dobry Państwu, nazywam się Witold Zakrzewski, jestem przewodniczącym zespołu interwencji Rady. Dziękuję za przybycie na spotkanie zespołu. Między innymi zespół będzie się zajmował sprawą Fundacji Autonomia i rozwiązania umowy w ramach funduszu FIO. No i mamy taki wstępny harmonogram, to jest między innymi sprawa autonomii, ale jeszcze przedtem sprawa, która trafiła niedawno ze Stowarzyszenia Lokalnego Forum Obywatelskiego i Samorządowego. Witam członków Rady. No to niedawno, Piotrze, trafiło do Rady. No i tutaj jest taka w zespole propozycja, żeby tą sprawę skierować, jeżeli członkowie Rady się zgodzą, do Rady Działalności Pożytku Województwa Śląskiego, żeby zajęła się tą sprawą, bo to jest czysto sprawa lokalna, tak? Samorząd, organizacja. I żebyśmy zwrotnie otrzymali informację, jak oni się tą sprawą zajęli i wtedy będziemy podejmować decyzję. A to zaraz. Jeśli pytasz mnie jako członka Rady, tak, to tak. Jeśli jest taka proceduralna możliwość. No bo to jest sprawa, którą po prostu przekażemy do Rady Śląskiej, żeby się zajęła. Ja tam gotowiec taki mam, panie. To wstępny to pani sobie tam włożycie do tej uchwały, puścicie przez uchwałę, skierujemy tam i poczekamy, co Rada na Śląsku zrobi. I to jest jedna sprawa. No i teraz przejdziemy do sprawy Fundacji Autonomia, ale najpierw poproszę o przedstawienie się wszystkich osób, które są i zaczniemy od ciebie, Kinga, no bo część osób ja znam, ale część osób się nie zna, tak? Dzień dobry, Kinga Podubicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, w skrócie OFO. Agata Deutsch, Fundacja Autonomia. Anna Mazurczak, naczelniczka Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Anna Moskowa-Sokińska, Departament Pożytku Mieszkania. Witold Zakrzewski, Fundacja OPR, Przewodniczący Zespołu Interwencji. Krzysztof Balon, wspólnota robocza Związków Organizacji Socjalnych i członek Rady Działalności Pożytku Publicznego. I współprzewodniczący. Tutaj nie ma znaczenia. Piotr Chorosz, Unia Metropolii Polskich i członek Rady. Włodzimierz Handel, Naczelna Organizacja Techniczna, zastępcy członka Rady, pani Mankiewicz, Studny Prezes ANOT. Łukasz Maga, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Marta Rządowska, Radca Prawny w Departamencie Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. Elżbieta Woźniak-Siodek, Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego. Rafał Kowalski, Portal NGO. Dobrze. Członkom Rady sprawa dotycząca autonomii jest znana, Departamentowi jak sądzę, że też. Ja poprosiłem Departament, aby jednak gościć na zespole naczelników i osoby, które zajmowały się tą sprawą. Niestety, jak widać, Departament nie przychylił się do mojej propozycji, a warto by było, żeby strony, które uczestniczyły, miały możliwość się wypowiedzenia. Dobrze, zaczniemy od historii, czyli od pani prezes autonomii i pani nam powie w skrócie, jak ta sprawa wygląda i skąd wynikała sytuacja rozwiązania umowy. I co pani sądzi na ten temat, tak? Później. Dzień dobry. Po pierwsze bardzo dziękuję za zajęcie się sprawą i za zaproszenie na spotkanie zespołu. Ja tak sobie wyobrażam moją obecność tutaj i cel tego spotkania, że mam nadzieję, że dojdzie do jakiegoś wyjaśnienia i polubownego rozwiązania czy potoczenia się dalej tej sprawy, rozwiązania z nami umowy przez ministerstwo i mam nadzieję na możliwość realizowania dalej projektu, który został objęty dofinansowaniem w ramach umowy między ministerstwem a autonomią. Ten projekt to jest projekt, który został, na którego realizacja umowa została podpisana 13 kwietnia tego roku.
i czas jego realizacji to jest czas od ubiegłego roku. No ubiegłego roku, tak oczywiście, 2016. I jego czas realizacji to jest niemal 2 lata, czyli od momentu podpisania umowy do 30 listopada 2017. I ten projekt i działania w nim zaplanowane są zaplanowane jako działania, które stanowią całość na te właśnie 2 lata, czy jest działanie zaplanowane na 2000, czy była zaplanowana na 2016. A część na 2017, część też nie jest przypisana do żadnego konkretnego roku z osobna, tylko należy ją traktować łącznie. I Fundacja Autonomia zwróciła się do zespołu interwencyjnego i do Rady, czy wysłała do wiadomości odpowiedź na decyzję ministra o rozwiązaniu umowy, ponieważ tą decyzję uważamy za najogólniej rzecz biorąc niesłuszną, czy też podjętą w oparciu o informacje, które nie znajdują potwierdzenia w praktyce realizacji projektu. Nie zgadzamy się z zarzutami, które zostały postawione dotyczące naruszeń umowy, które miałyby skutkować rozwiązaniem umowy w trybie przewidzianym przepisami prawa. I także no, nie zgadzamy się z żądaniem zwrotu dotacji, która już została wykorzystana, a także tej części, która miała zostać wykorzystana do końca realizacji w 2016 roku i później w 2017. I decyzja o rozwiązaniu przez ministerstwo umowy została podjęta w oparciu o wyniki, jak sądzę, wizyty monitorującej, która się odbyła 8 grudnia w fundacji. Mówię jak sądzę, ponieważ w decyzji podpisanej przez ministra jest mowa o tym, że w toku czynności sprawdzających, jakie to były jeszcze inne czynności, trudno mi w tym momencie stwierdzić, natomiast na pewno te czynności wyjaśniające mogły mieć dwojakiego rodzaju charakter, o których ja sobie zdaję sprawę i których jestem świadoma. Jedna to jest pytanie sformułowane dotyczące zajęć edukacyjnych w szkołach, które przyszło do nas 7 grudnia, najpierw w formie rozmowy telefonicznej, a później e-maila, z prośbą o wyjaśnienie, jakiego rodzaju działania były realizowane przez Fundację Autonomia w ramach projektu w szkołach, w jakich szkołach, w jakim trybie, w jakich terminach, i te wszystkie informacje zostały udzielone następnego dnia też pisemnie. I 8 grudnia, czyli na następny dzień, w okolicach godziny 9.30 dostałem informację, że w drodze do fundacji jest zespół monitorujący, który będzie w okolicach godziny 11 w biurze realizacji projektu. Zespół został przyjęty i jeszcze może tutaj jest ważny szczegół taki, że równocześnie w tym samym czasie, w tym samym miejscu odbywała się kontrola z tego samego ministerstwa projektu realizowanego w ramach funduszy norweskich. Standardowa kontrola zapowiedziana, 5-dniowa, obejmująca dokumentację finansową i merytoryczną z realizacji innego projektu, która zresztą została, jakby jej wynik jest pozytywny. Sprawozdanie fundacji z realizacji tamtego projektu zostało zaakceptowane przez ministerstwo i tak zwana trzecia transza, czyli zwrot założonych środków, został już przekazany na konto fundacji. Czyli w tym samym terminie ostatecznie odbyły się 2 kontrole i w dniu 8 grudnia ja się spotkałam z tym zespołem z departamentu FIO, z panią Aleksandrą Pawłowską i z panem Krzysztofem Zawiślakiem.
ponieważ nie miałam możliwości wcześniej przygotowania dokumentacji, wcześniej przygotowania odpowiedzi na ewentualne pytania czy wątpliwości, to wszystkie udzielane przeze mnie odpowiedzi były udzielane na bieżąco, a dwa dokumenty, które pisemnie przygotowałam, a może nawet jeden w tej chwili już nie pamiętam, były też przygotowane tego samego dnia na bieżąco. Po tej kontroli, czy na jej koniec jeszcze zapytałam, czy zespół kontrolujący otrzymał odpowiedzi na wszystkie pytania, które byłyby istotne dla zespołu i dostałam odpowiedź pozytywną. Poprosiłam o informację, w jaki sposób dalej będziemy procedować i dostałam informację, że powinnam się zwrócić do pani Angeliki Warnęki z prośbą o przekazanie dokumentacji o kontrolnej. Co też zrobiłam mailowo tego samego dnia, ale do dnia 15 grudnia nie było na tego maila żadnej odpowiedzi. 19 dnia otrzymałam zeskanowaną kartę monitoringu, która nie ma daty sporządzenia chyba. Jest data realizacji monitoringu. A w międzyczasie, czyli 14 grudnia, do fundacji przyszła decyzja wydana 9 grudnia o rozwiązaniu umowy w trybie natychmiastowym na realizację tego projektu, o którym jest cały czas mowa. I była to, decyzja zaskakująca, zarówno jeżeli chodzi o jakby tryb i samej kontroli i później przedstawienia wyników jej, czyli bez rekomendacji do ewentualnych zmian czy korekt dotyczących tego, w jaki sposób realizujemy projekt, otrzymały się informacje o rozwiązaniu umowy. Dodatkowym problemem jest z naszego punktu widzenia to, że my jakby nie doszło do naruszenia zapisów umowy ze strony Fundacji Autonomia, które mogłyby skutkować naszym zdaniem podjęciem takiej decyzji. To znaczy środki nie były wykonywane, nie były wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, cele projektu były osiągane, wszystkie działania były realizowane zgodnie z harmonogramem. I ja nie wiem, czy Państwo otrzymali pełną treść tego oświadczenia, które myśmy przesłały do ministerstwa w odpowiedzi na rozwiązanie. Natomiast oczywiście mogę Państwu udostępnić ten dokument, ponieważ tam krok po kroku wszystkie wątpliwości są wyjaśniane. Ponieważ nie jest. Znaczy, no tak, my w tej chwili czekamy wciąż na ewentualną reakcję ministerstwa na to nasze oświadczenie, bo na ten moment nie ma żadnych. Dobrze. Chciałem pierwsze pytanie do Departamentu Pożytku. Czy w ramach kontroli projektów FIO nie robi się protokołów kontrolnych? Przepraszam, ale ja mógłbym Panie Przewodniczący zadać, bo tak. Moje pytanie jest rozszerzające. Tak, dobrze. Ja chciałem zapytać, czy tak zwany monitoring to jest kontrola, czy nie, bo od tego bym chętnie zaczął. Jeżeli to nie jest kontrola, to jaka jest podstawa prawna przeprowadzania monitoringu? W umowie zawartej przez ministra z organizacją nie ma mowy o żadnych monitoringach, jest tylko mowa o kontroli, która się odbywa w określonym trybie. Dlatego chciałem zapytać, jeśli to nie była kontrola, to w takim razie co to dokładnie było i jakie jest ustawowe czy inne prawne upoważnienie do dokonywania takich czynności? Jeżeli można wypowiedzieć, dobrze, to jest. Dobrze. Bardzo Panie Przewodniczący, serdecznie dziękujemy za to zaproszenie na dzisiejsze spotkanie, ponieważ na początku Pan powiedział, że inne osoby były zaproszone. Niestety no, obowiązki zdecydowały, że
dyrektor departamentu i pan minister zaproponował, że będziemy tu z panią mecenas reprezentować Departament Pożytku Publicznego. I zanim przejdziemy może do tej dyskusji, to chciałam uzasadnienie naszej rozwiązania umowy pana ministra, żeby było o czym dyskutować, ponieważ my naprawdę jako departament jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, na wszelkie dyskusje. Chętnie państwa wysłuchamy. Po to tu jesteśmy, żeby z organizacjami pozarządowymi, fundacjami współpracować. I jesteśmy blisko tych wszystkich ludzi, z którymi chcemy współpracować i rozwiązywać te problemy. A zatem, żeby można było o czymkolwiek mówić, to pozwolicie państwo, że ja przeczytam. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, jakie jest uzasadnienie pana ministra. W toku realizacji umowy fundacja dopuściła się naruszeń, które zgodnie z paragrafem 15 ust. 1 umowy stanowią podstawę dla zleceniodawcy do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. W toku czynności wyjaśniających minister stwierdził następujące naruszenia. Pierwotnie w ofercie zakładano tworzenie programów zapobiegania przemocy, programy zawierające perspektywę płci i antydyskryminacyjną w placówkach edukacyjnych. Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez panią prezes fundacji, zadanie to nie zostało zrealizowane w placówkach edukacyjnych. Ponadto w ramach działań rzeczniczych planowano, że grupa robocza będzie gromadzić informacje o działaniach w Ministerstwie Edukacji Narodowej w obszarze poprawy bezpieczeństwa uczniów i uczennic oraz zapobiegania przemocy. Jej zadaniem miało być również wypracowanie rekomendacji dla tworzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dokumentów i wytycznych. Z informacji uzyskanych z Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej wynika, iż nie współpracuje ono z fundacją. W szczególności nie uczestniczyło w pracach wyżej wymienionej grupy roboczej, jak również nie współpracowało z fundacją przy realizacji programów Ministerstwa Edukacji Narodowej Bezpieczna i przyjazna szkoła na lata 2014-2016 oraz Bezpieczna Plus. Współpraca taka była jednym z zobowiązań strony wynikających z umowy. Taki był zapis w umowie. Na działania rzecznicze przewidziano w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy środki finansowe z dotacji w wysokości 15 700 zł. Pominięcie tego elementu oraz działań, niepoinformowanie o tym zleceniodawcy niewątpliwie świadczy o nieprawidłowej realizacji zleconego zadania przez ministra. Zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy, warsztaty antyprzemocowe miały być realizowane przez zespoły trzyosobowe, składające się z dwóch trenerek i superwizjorki. Jak wynika z opisu działań w części trzeciej oferty, superwizja miała stanowić kluczowy element warsztatów i wpływać na rozwój kompetencji trenerskich. Tymczasem, jak wynika z przeprowadzonych przez ministerstwo ustaleń, w dniach 30 września do 1 października 2016 roku w Zespole Szkół Technicznych w Nowym Targu warsztaty były prowadzone jedynie przez zespół dwuosobowy. W dniach 12-13 października 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku warsztaty były prowadzone jedynie przez jedną osobę. Na honoraria superwizorek przewidziano w kosztorysie stawkę kwotową w wysokości 100 zł za godzinę. Na każdy dwudniowy warsztat przewidziano 16 godzin szkoleniowych, co daje łączną kwotę 3200. Powyższe uchybienia stanowią o niezgodnym z umową realizowaniu zadania publicznego przez fundację. W związku z powyższym minister rodziny, pracy i polityki społecznej zgodnie z paragrafem 15 ust. 2 umowy określił kwotę dotacji podlegającą zwrotowi. Ponadto
w związku z wykorzystaniem tej dotacji niezgodnie z przeznaczeniem wezwał do zwrotu odsetek w wysokości jak dla zaległości podatkowych naliczanych począwszy od dnia przekazania dotacji na podstawie artykułu 169 ustęp 1 punkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz paragraf 12 ustęp 7 umowy. Dodatkowo Fundacja zobowiązała się, że zgodnie z paragrafem 12 ustęp 8 umowy do zwrotu odsetek bankowych od dotacji za okres od dnia przekazania dotacji do dnia zwrotu oraz ewentualnych innych przychodów od tych środków, jeżeli one miały miejsce. Zleceniobiorca zobowiązany jest w przypadku zwrotu dotacji wskazać kwotę odsetek i ewentualnych innych przychodów zgodnie z paragrafem 12 ustęp 8 umowy. Organizacja winna jest zatem określić kwotę osiągniętych z tego tytułu przychodów. Jednocześnie niniejsze oświadczenie w kwocie dotacji podlegającej zwrotowi w wyniku stwierdzenia przesłanek uzasadniających rozwiązanie niniejszej umowy nie wyklucza ewentualnego dochodzenia przez ministra kwoty dotacji podlegającej zwrotowi z mocy prawa z uwagi na jej wydatkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub pobranie w nadmiernej wysokości, co do których nie istnieje obecnie możliwość oszacowania. Umowny obowiązek określenia dotacji podlegającej zwrotowi nie wyłącza bowiem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy o finansach publicznych. Taka jest decyzja pana ministra. Zgodnie z umową, która została zawarta do oferty, którą złożyła fundacja, no i taką decyzję pan minister podtrzymuje. Przepraszam, dobrze, ale można jedną rzecz, bo chciałbym się dowiedzieć, bo pani odczytała tutaj nam to uzasadnienie, w której jest mowa na temat współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach programu. Ja chciałbym, żeby pani mi powiedziała, w którym miejscu oferty i w którym miejscu umowy to jest zapisane, że to jest. Dlatego, że tak twierdzenie, że coś jest w ofercie, w umowie, na tej zasadzie można wszystko. Ja znam ofertę fundacji, no i tutaj bym miał wątpliwości, czy tam było zapisane rzeczywiście w takiej formie, jak zostało zapisane w uzasadnieniu. No współpracy nie ma, bo mamy informacje też z ministerstwa. Proszę panią, ale czy w ofercie, jaką złożyła fundacja, była mowa o tej współpracy, czy co innego było mowa? Bo, no tam była nawet o kontynuacji również też. Nie, no nie, jeżeli weźmiemy, proszę panią, punkt 5 oferty jako takiej, rzecznictwo dotyczące włączenia perspektyw płci różnorodności do programów antyprzemocowych, gdzie jest mowa o MON-ie, to tam nie jest mowa akurat o... Tam jest zupełnie inna formuła tego wszystkiego. No właśnie, ja jeszcze chciałbym prosić o odpowiedź na jaka jest, co to jest za procedura, skąd ona się bierze. Odpowiadajmy kolejno na poszczególne pytania, żebyśmy się nie pogubili w tej dyskusji. Jeśli chodzi o kwestię monitoringu, odpowiadając na pytania pana przewodniczącego, monitoring nie jest kontrolą. Gdyby to była kontrola, zapewne przebiegałaby w innej formule i wtedy byłby sporządzony z tego nie karta monitoringu, a protokół kontroli. Monitoringi były przez lata przeprowadzane w organizacjach, za sobą organizacji, prawda, więc to były takie wizyty, które łączą się z tym, że mamy do czynienia z zadaniem publicznym. To nie jest z zadaniem publicznym zleconym, więc niejako zadaniem ministra zleconym organizacji. I stosunek zlecenia łączy się też z możliwością podejmowania, pozyskiwania informacji o aktualnym stanie zadania, co wynika z istoty stosunku zlecenia, a także z przepisów kodeksu cywilnego do zasobów informowania. I taka wizyta monitoringowa, owszem, była zapowiedziana w sposób w zasadzie z dnia na dzień, owszem. I tutaj pani pewnie były, zapewne były tą wizytą zaskoczone, natomiast o ile nie wiadomo, przynajmniej z kolegami, nie przeciwstawiły się panie możliwości tego spotkania, tak? Także to nie zostało zakwestionowane o ile mi wiadomo, nie było mowy o tym, że nic z organizacji nie ma czasu spotkać się i wyjaśnień.
było spotkanie zleceniodawcy, ze strony zleceniodawcy, ze zleceniodawcą, aby poznać na temat samorealizacji zadania. Przepraszam, że ja muszę pani przerwać w tym momencie za zgodą przewodniczącego. To jest kluczowa kwestia, jedna z kluczowych kwestii. Monitoring, który państwo przeprowadzaliście, był zatem we współpracy z organizacją i jako taki był czynnością cywilnoprawną, a nie administracyjnoprawną. Tak jest, to jest bardzo istotne, dlatego że... Nie była to czynność sama w sobie. Nie macie państwo jako administracja żadnej podstawy prawnej do przeprowadzania pozytywnej. Ja przepraszam też. Administracja, żeby wykonywać czynności o charakterze administracyjnym, musi mieć pozytywną podstawę prawną. Nie jest tak... Czynności administracyjne, tak jak pan... No właśnie, a to nie jest czynność administracyjna. Świetnie, dziękuję. To jest umowa cywilnoprawna, również rozwiązanie umowy nie jest decyzją administracyjną, tak jak tutaj być może jest pewne nieporozumienie terminologiczne, ponieważ pani prezes posługiwała się pojęciem decyzji, jak nie jest pojęcie decyzji. To jest oświadczenie woli cywilnoprawne. Ale pani też się posługuje pojęciem decyzji tutaj. Bez przerwy, mówiąc decyzja pana ministra. Decyzja w sensie pomocnym, prawda? Natomiast ja teraz chciałabym, jeżeli mówimy o kwestiach formalnych, określić status formalny tego, z czym mamy teraz do czynienia. Monitoring nie jest kontrolą. To czy mieliśmy do tego podstawę, czy też nie, to nie wydaje mi się, my jesteśmy w pewnym, rozumiem, sporze, tak? Nikt nigdy nie kwestionował monitoringów jako takich. To jest pierwszy przypadek, kiedy zasadność przeprowadzenia monitoringu jest zakwestionowana właśnie dlatego, że skutki są takie, jakie są. Ale proszę panią, nikt nie zakwestionował kwestii monitoringu, tylko no doszukujemy się, na jakiej podstawie rozwiązuje się umowę w oparciu o czynność, która nigdzie nie jest usankcjonowana, tylko jest dobrą wolą obu stron, że została przeprowadzona. No to jest dla mnie kuriozum. Wie pan, jak ja bym tak rozwiązywał swoje umowy, to nikt by nie chciał ze mną umów podpisywać. W szczególności w świetle paragrafu 22 zawartej umowy, która przewiduje pierwszeństwo trybu polubownego przed jakimkolwiek innym. I państwo to nie jest żadna ocena, bo to jest zapisane w umowie. To jest ocena pana przewodniczącego co do kwestii interpretacji tej umowy. I pan ma prawo mieć swój ogląd tej sprawy, natomiast sprawa jest bilateralna. To jest sprawa między ministerstwem a fundacją. Fundacja ma oczywiście prawo mieć swoje zdanie w tej kwestii. Ja rozumiem, że fundacja jest zaskoczona tym rozwiązaniem umowy. Natomiast fakt, że gdzieś w umowie jest mowa o podobnym rozwiązywaniu sporu, nie wyklucza prawa ministra do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli minister stwierdzi, że nastąpiło odstępstwo od realizacji umowy. Przy czym kompetencja do oceny tego, czy to odstępstwo nastąpiło, czy też nie, została przekazana ministrowi, bo to jest jednostronne oświadczenie woli ministra i ono zapadło. Minister podjął pewne informacje, po części na podstawie monitoringu, po części z tego co wiem, jaka była korespondencja z Ministerstwem Edukacji Narodowej, być może nie znam dokładnie całej dokumentacji. Natomiast z różnych źródeł na temat tego, że zaistniało naruszenie i podstawą do rozwiązania umowy nie musi być wcześniej przeprowadzona kontrola. Musi być wiedza i możliwość wykazania tego, że jakiegoś rodzaju odstępstwo od treści umowy nastąpiło. Natomiast skąd minister powziął tę wiedzę? Mogą być to różne tryby powzięcia tej informacji, byleby to była informacja prawna. Więc minister dokonał oceny, że jego zdaniem stwierdzony stan faktyczny to jest takie naruszenie, które powoduje, że z jego punktu widzenia istnieje podstawa do rozwiązania umowy. I fakt, że monitoring nie znajduje się, nie ma odzwierciedlenia w samej umowie, jeśli chodzi o program, to hasło monitoringu przewija. Co to znaczy przewija się gdzieś hasło monitoringu? Pani jest prawnikiem, wyraża się pani w sposób bardzo interesujący jako prawnik. Proszę pana, wyrażam się, rozmawiamy na razie o stanie faktycznym. Tak?
nie musi być umocowania tego, co zaszło, to znaczy monitoring, nie musi być umocowany w umowie. Organizacja, tak jak o ile mi o tym wiadomo, może pani prezes mnie poprawi, nie zaprotestowała przeciwko temu, nie zgłosiła uwagi, że wizyta monitorująca jest w tym momencie z jej punktu widzenia niemożliwa, niewskazana, nie zgłosiła sprzeciwu. Udzieliła informacji, a organ dokonał oceny. I na tej podstawie powziął decyzję w sensie potocznym, która poskutkowała oświadczeniem woli cywilnoprawnym o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jakie to ma konsekwencje? No, takie ma to konsekwencje, że w tej chwili ta umowa została rozwiązana. I ani my, ani fundacja nie jesteśmy zobowiązani do realizacji projektu w dalszym ciągu. To są konsekwencje tego cywilnoprawnego oświadczenia woli. Z tego wynika, że ministerstwo nie ma podstaw w tym momencie, aby projekt dalej dofinansowywać. Taki jest skutek tego rozwiązania. My sami jako organ, czy minister sam tym oświadczeniem woli związał również siebie. Nie jest oświadczenie woli, które może być po prostu cofnięte, żeby organ stwierdził, a jednak się rozmyśliłem. Nie ma takiej możliwości. Organ sam siebie związał tym oświadczeniem woli rozwiązaniem woli. Nie do końca bym się zgodził z tym, ale mam jedno pytanie. Czy w takim razie oświadczenie woli złożone przez obie strony w umowie, w paragrafie 22, obie strony obliguje, czy tylko jedną stronę? To jest kwestia interpretacji umowy. Nie, no wie pani, interpretacja umowy, no tutaj jest jasno i precyzyjnie zapis paragrafu 22. No, jeżeli przeczytamy zapis paragrafu 22, który brzmi: ewentualne spory powstałe w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy, strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie właściwego ze względu na siedzibę zleceniodawcy sądu powszechnego, to jest bardzo precyzyjny zapis i dla mnie nie budzący żadnych wątpliwości interpretacji. Najpierw należy przeprowadzić polubowne rozstrzygnięcie ewentualnego sporu, a dopiero później dalsze inne czynności. A państwo poszliście taki krok, a teraz my sobie pójdziemy do sądu i powalczymy. I co? I niech sobie wyobraźmy taką sytuację. Fundacja idzie do sądu, za chwilę oddam głos, idzie do sądu, wygrywa sprawę. I co wtedy z tym oświadczeniem woli, skoro sąd powie, że niestety państwo nie mieliście racji, fundacja działała zgodnie z prawem, zgodnie z umową, realizowała to, co jest. Zapłacą podatnicy z publicznych pieniędzy, dlatego że fundacja będzie mogła się domagać odszkodowania z tytułu strat poniesionych. Co więcej, to jest plama na honorze organizacji, dlatego że informacja poszła w sferę publiczną, w świat i to jest oddziaływanie inne, z czego organizacja będzie mogła wywodzić, żeby organ publiczny zapłacił za straty, jakie ponosi organizacja. To zapłaci podatnik. Dlatego zawarto w tej umowie, jak należy rozumieć, zapis paragrafu 22, żeby nie zaczynać od sporu sądowego, tylko najpierw polubownie rozstrzygnąć sprawy wszelkie, które dotyczą realizacji tej umowy. A pani mówi, że to trzeba inaczej interpretować. No. Pani jeszcze nie da mi dojść do słowa, jak i dlaczego. Uważam, że jest to realizacji umowy i może prosiłabym pewne powściągnięcie emocji, nie podnoszenie głosu, ponieważ my rozmawiamy wśród, rozumiem, że to ma być jakaś mediacja z państwa strony, tak? Nie, to jest rozstrzyganie sporów w trybie ustawowym, proszę pani, a nie mediacji. Nie są rozstrzygania sporów, tylko ustawa mówi o pomocy w rozstrzyganiu. No, znaczy staramy się do pomocy. A nie rozstrzygania. Państwo nie są organem właściwym do rozstrzygnięcia tego sporu. I proszę nie antycypować potencjalnego rozstrzygnięcia sądowego, bo po pierwsze nie ma jeszcze sporu sądowego. Jeżeli taki będzie, to wtedy sąd oceni. Natomiast dlaczego ministerstwo stoi na stanowisku, bo też ani ja, ani pani koordynator, nie jesteśmy osobami, które osobiście podjęły tę decyzję. My reprezentujemy stanowisko ministerstwa. Otóż uważam, że dlatego, że paragraf 22 jest normą ogólną. Paragraf 15 jest przepisem szczególnym w stosunku do paragrafu 22.
takim może być zastosowany także w przypadku rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Ze swojej natury przewiduje rozwiązanie, przewiduje pewien tryb nawrócenia. Ja rozumiem, że organizacja została tym zaskoczona. Ja to rozumiem, bo to było rzeczywiście ze skutkiem natychmiastowym. Jednak podstawa potem istniała, jest w umowie zapisana. I to jest teraz kwestia interpretacji umowy, inna po stronie organizacji, inna po stronie organu. I jeżeli mamy tutaj na siebie krzyczeć, to my właściwie może powinniśmy raczej ostudzić emocje, żeby wyjaśnić sobie to, na czym stoimy. Dobrze. Pani prezes, proszę. Zastanawiam się nad tym, jakiego rodzaju wyjaśnienia mogą tutaj mieć miejsce, jeżeli panie przedstawiacie stanowisko ministra jako podtrzymane, tak? Chcę też powiedzieć, że po wydaniu tej, czy po otrzymaniu rozwiązania, decyzji o rozwiązaniu umowy, Fundacja Autonomia przygotowała bardzo wyczerpujące oświadczenie, w którym odnosi się do postawionych, do powodów, dla których minister podjął decyzję o rozwiązaniu umowy, wskazując na to, że minister najwyraźniej bazował na informacjach, które były fałszywe albo niepełne. To znaczy, w umowie pomiędzy ministerstwem a fundacją nie ma żadnego zobowiązania fundacji do obowiązkowej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Wręcz fundacja pisze, że nie jest w stanie wymusić na żadnym organie publicznym zobowiązania do współpracy i postrzega to jako ryzyko w projekcie, na które będzie odpowiadać. I te działania zostały podjęte. Współpracy między fundacją a Ministerstwem Edukacji Narodowej nie było ze względu na brak odpowiedzi ze strony ministerstwa na zaproszenia do współpracy. Ale też mówię, nie było w umowie ani w ofercie zobowiązania do takiej współpracy, więc nie można tego podnosić jako argumentu do zerwania umowy. Czyli ta umowa została zerwana w oparciu o przesłanki, które są fałszywe. I to dotyczy zarówno jednego, jak i drugiego punktu, w oparciu o które umowa została rozwiązana. No i to jest bardzo, pani mówi o tym, że myśmy były zaskoczone kontrolą. Owszem, byłyśmy zaskoczone kontrolą, która została zapowiedziana na jakieś 60 minut, a nie nawet 24 godziny przed. Nie, używajmy słowa monitoring, dlatego że przed chwilą dowiedzieliśmy, że to nie była kontrola. Gdyby była kontrola, to by była zupełnie inna sytuacja. No więc o wizycie monitorującej zostały powiadomione mniej więcej 60 minut przed tą wizytą. Na szczęście dla osób, które wizytowały, ponieważ doszło w ten sposób do uzgodnienia adresu, pod którym ma dojść do tej wizyty. Myśmy nie miały powodów do odmawiania wizyty, zwłaszcza, że rozumiałyśmy, że wynika ona z zainteresowania ministerstwa tym, w jaki sposób przebiega realizacja projektu. A myśmy były już pod koniec pierwszego roku realizacji projektu bardzo zadowolone z efektów, które były osiągane. I nie widziałyśmy powodu, dla których miałybyśmy nie informować ministerstwa na temat skuteczności podejmowanych przez nas działań i efektywności wydatkowania publicznych środków. Dlatego nie istniały z naszej strony żadne przesłanki, żeby tej wizyty nie podejmować. Wizyta została podjęta, został poświęcony czas, zostały udzielone odpowiedzi na wszystkie pytania. I to nie jest przedmiotem naszego oświadczenia. Przedmiotem naszego oświadczenia jest decyzja o rozwiązaniu umowy. I to jest istotne. Było kilka zgłoszeń z członków. Dobrze. To teraz. Ja pan prezes, jeśli chodzi o kwestię monitoringu, odpowiadałam na pytania panów z Rady. Oczywiście tego nie ma jakoś uwypuklonego w to, że pani się zgodziły na monitoring. To rzeczywiście jest państwa dobra wola, ale jednocześnie musiałam podkreślić, broniąc się przed zarzutem, że monitoring jest bezprawny.
przez szereg lat przeprowadzane, Bóg one akurat nie podnosił bezprawności takiego działania. No to zaczniemy do nas. Czym dalej pójdzie? O ile skutki monitoringu nie wpływają na rozwiązanie umowy, dlatego że to wtedy zupełnie inny charakter ma taki monitoring, tak? Jako taki. Dobrze, najpierw jeszcze tutaj kolega z Rady. Znaczy, nie wiem, bo tutaj Pani mówiła, że podstawą tego rozwiązania to było tam między innymi jakieś tam dwie grupy, w których nie było tam trzech prowadzących, dwóch trenerek i superwajzorki, tak? A ile takich grup w ogóle było? Bo to domyślam się, to jest tylko część tych grup, które są poddawane, tak, jakoś tam w projekcie. Druga rzecz, to z tego co rozumiem, to była ta wizyta monitorująca. Na drugi dzień nastąpiło rozwiązanie, tak, umowy z trybem natychmiastowym. Dlaczego nie poczekano na jakiekolwiek, nie przedstawiono jakiekolwiek, no nie wiem, zarzutów i nie poczekano na wyjaśnienia? No nie wiem, ja też realizuję różne projekty i z pieniędzy unijnych i z pieniędzy publicznych i zawsze jest tak, że jak przyjeżdża kontroler, sporządza protokół, ten protokół przychodzi, są jakieś wyjaśnienia i tak dalej. No i dopiero wtedy ewentualnie na przykład są uznawane jakieś koszty za niekwalifikowalne, proszę bardzo, takie jest prawo dającego pieniądze, wtedy możemy dalej na ten temat dyskutować. Natomiast w tym momencie to jest na zasadzie rozwiązujemy, bo tak, tak to rozumiem. Czy może było coś innego? I że taka już, nie wiem, czyli i teraz pytanie jeszcze takie, bo to była mowa, że naliczono odsetki podatkowe, a chyba zwykle się nalicza odsetki ustawowe. Podatkowe są trochę wyższe. Nie, w umowie są takie. To wszystko, co jest w umowie zapisane, podstawą jest ten paragraf, który podałam. To jest podstawa uzasadniająca rozwiązanie umowy. Minister ma takie prawo na podstawie paragrafu 15. Uważa, że umowa nie jest realizowana zgodnie. Są to pieniądze publiczne i pan minister musi je kontrolować. Po prostu. Takie jest uzasadnienie. Ja nie miałam więcej do powiedzenia poza tym, co jest uzasadnienie. Czy to były, znaczy grup było ile czasu? Bo to były dwie, tak, w których były uchybienia. Tam były uchybienia. Znaczy, nie były uchybienia, a warsztatów antyprzemocowych było 15. Czyli było 15 grup, tego z dwóch, że tak powiem, monitoring stwierdził, powiedzmy, że stwierdził jakieś tam wedle monitoringu uchybienia, tak? Czyli 13 grup odbyło się zgodnie? Ja mam jedno pytanie. Monitoring stwierdził to na podstawie oświadczeń przedstawicieli organizacji, tak? Czy było na... Nie, ja mam pytanie do Pani. Czy monitoring stwierdził to na podstawie oświadczeń przedstawicieli fundacji, czy na podstawie obecności w danym miejscu osób? Jest Pani Prezes. Nie, no ale ja się pytam departamentu, bo Pani Prezes... Ja nie byłam na tym monitoringu, więc nie mogę tego odpowiedzieć. Nie byłam na monitoringu. To może powinna się Pani poinformować. Ale to, wie Pani, my dużo wcześniej prosiliśmy, ja prosiłem o to, żeby zarówno Pan Krzysztof Zawiślak, jak i Pan Filip Kołodziejski był tutaj, dlatego że z dokumentów, które posiadamy, wynika, że te osoby były. Te osoby były na monitoringu. Czy Aleksandra Pawłowska i Państwo mogliście się poinformować co do tego na podstawie, Pani Prezes, bo ja chcę ustalić w departamencie. Ale ja, proszę Panią, ja mam też monitoring, tylko pytanie jest do Państwa, czy to wynika z oświadczenia organizacji, czy z tego, że Państwo stwierdziliście to, będąc w danym miejscu? To jest proste pytanie. O ile mi wiadomo, ja nie mam też pewnych danych na taką sprawę, już podkreśliłam, ani ja, ani koleżanka nie jesteśmy osobami, które tę decyzję podjęły, ani ja, ani koleżanka nie prowadziliśmy postępowania wyjaśniającego w sprawie. Natomiast z tego co wiem, to były prowadzone też jakieś ministerstwo, także z innych źródeł. Chyba to były szkoły, placówki były prowadzone te działania. Chyba również Ministerstwo Edukacji Narodowej, proszę wybaczyć, że nie mam po prostu dostępu do akt. Tak, nie mam po prostu pełnej wiedzy na ten temat. Nie zajmowałam się tą sprawą. Dobrze, ja mam pytanie jedno, bo
Jesteśmy w departamencie. Państwo macie tą dokumentację tutaj na miejscu? Jesteśmy w stanie stwierdzić, skąd ministerstwo tą informację ma? Jest pan może pan naczelnik Zawiśla obecnie w pracy? Pani Aniu, mogłaby pani pójść i sprawdzić, czy pan naczelnik Zawiślak jest i ewentualnie dowiedzieć. Ale pani nie ma tej dokumentacji, jeśli chodzi o monitoring? Znaczy my ją mamy, jeśli chodzi o kartę monitorującą. Kartę monitorującą my mamy. Tylko pani przed chwilą powiedziała, że najprawdopodobniej na podstawie jakiejś innej jeszcze dokumentacji. Ja sobie nie wyobrażam, że pani mówiła w formule na podstawie jakiejś innej dokumentacji. Bo karta monitorująca mówi jasno to, co mówi, tak? Panie przed chwilą powiedziały o rzeczach, które w tych kartach monitorujących nie ma. No dobrze, powiedziałeś mniej więcej. Nie, bo czy te informacje, które pani mówi, to tam za brak był jeden tylko trener, a nie dwójka trenerów i tak dalej, to było na zasadzie, czy była wizyta na zajęciach, to się zdarza, czy ktoś przyjechał, sporządził protokół i stwierdził, że jest, powiedzmy, tam już uczestników, jest jeden trener, koniec kropka. Czy było to na zasadzie takie, że ktoś na przykład z uczestników napisał, że był jeden trener, tak zwany uprzejmie dostrze. Czy też to było na zasadzie informacji uzyskanych tutaj? Czy w ogóle skąd te informacje, że na pewno tych tamtych tych dwóch grupach były i tam trener coś takiego? Dobrze, zobaczymy dalej. Dobrze, poczekaj, Łukasz i Piotrek. Dobra, Łukasz. Ja mam do pani takie pytanie, czy przedstawione przez panie argumenty wyjaśniające, dlaczego pan minister wypowiedział jednostronnie umowę, czy skutecznie, czy nieskutecznie, to być może będzie to rozstrzygał sąd cywilny, też sprawdzający treść merytorykę zawartą w ofercie i tej samej umowy, bo rozumiem, że nie w trybie administracyjnym, do tego żeśmy doszli, bo nie jest to decyzja administracyjna. To chyba dla samej sprawy dobrze, bo rozumiem, że te argumenty, które państwo przywołują, są argumentami merytorycznymi, a nie jeśli chodzi o nie sprawy administracyjne. Więc moje pytanie jest takie, czy oprócz tego, co usłyszeliśmy od pani, są jeszcze inne zdiagnozowane przez departament i Ministerstwo powody? Czy to są wszystkie, które... Nie, to jest wszystko. Nic więcej. To jest pełne uzasadnienie. I nic więcej na ten moment, na moment rozwiązywania umowy nie było znane. Nic więcej się w tej sprawie nie... O ile nam wiadomo, o ile my znamy tę sprawę, a znamy ją też ex post, to nie. To nie. Do tej pory nic więcej nie zostało ujawnione w tej sprawie, jeśli chodzi o przyczyny rozwiązania. To, co przedstawiliśmy państwu, mamy tyle do powiedzenia. Ja mam jedno. Jeszcze pół słowa. Ja o to dopytuję, bo ta sprawa z jednej strony jest bardzo trudna, jednostkowa dla państwa z fundacji. I to jest oczywiście trudne. Ale z drugiej strony, ja jestem Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych. Dla naszych członków i w ogóle dla środowiska jest budząca pewien niepokój, zarówno co do trybu postępowania, jeśli chodzi o prowadzenie monitoringu, sposobu, nawet sobie rzuciłem okiem na ustawę i zasady określające współpracę, tam jest zasada partnerstwa. Ja widzę, z mojej perspektywy jest ewidentnie złamanie zasady partnerstwa, jeśli chodzi o sposób rozstrzygnięcia tej sytuacji. Już nie odnoszę się do samej umowy, no bo ona jest dotycząca samego jednego zadania publicznego. I dlatego dopytuję o inne szczegóły, no bo jeśli by ich nie było, no to jest silny sygnał dla innych organizacji pozarządowych, które realizują zadania nie tylko z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, no co do zmiany sposobu procedowania, rozstrzygania sporów i w ogóle zasad współpracy jako takich. Bo gdyby były inne, no to być może jakieś uzasadnienie jest tej niespotykanej, dziwnej sytuacji samego trybu pilnego. Natomiast jeśli nie ma, to wtedy niestety po naszej stronie my będziemy czynili pewnie dalej idące oceny związane z samymi zasadami współpracy, praktyką współpracy i jakąś fundamentalną zmianą w tym zakresie. Dobrze. Nie ma innych argumentów. Dziękuję. Piotr. Szanowni Państwo, wydaje mi się, że to spotkanie
przy tej strategii, jaką panie reprezentują i przy nieobecności osób, które mogą podjąć jakiekolwiek decyzje czy cokolwiek wyjaśnić poza tymi pismami, które znamy, znaczy ona się skończy tak naprawdę niczym dla fundacji przede wszystkim i też niczym dla ministerstwa, no bo zapewne skończy się to w sądzie. A chciałbym, żeby to, że już się zgromadziliśmy tutaj, miało też jakiś skutek pozytywny na przyszłość dla nas. Więc mam takie pytanie, czy ja rozumiem, że panie nie mają żadnej innej wiedzy i tak dalej. Minister podtrzymuje stanowisko, rozumiem tą strategię, panie muszą reprezentować tej ministra z taką, a nie inną strategią działania. Ale czy mają panie wiedzę, w ilu sprawach dotyczących ofert FIO, które prowadzi ministerstwo, departament, w ten sam sposób zakończyła się historia? Ile było działań monitoringowych, na podstawie których w dniu następnym natychmiast rozwiązano umowę oświadczeniem ministra? Znaczy ja poprosiłem o takie zestawienie. Tak, prosił o taką informację. Ja mam tą informację. Były takie przypadki. A można poprosić? Tak, bardzo proszę. Poprosił pan niepodpisane umowy w 2016 roku. Nie, o rozwiązaną. No ja mam takie zestawienie, więc podmiotów, ale które... zupełnie czym innym jest niepodpisanie umowy, a czym innym jest rozwiązanie umów w trakcie, w trybie natychmiastowym po monitoringu. Nie wiem. Taką informację, że zestawienie podmiotów, które zostały przeznaczone o dofinansowanie, a nie zawarto z nimi umów w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2016 roku. I po prostu mam, jest to Kępińska Inicjatywa Samorządowa. Na rok 2016 kwota 24 540 zł. Kwota dotacji na rok 2017 19850. Brak podpisu. I mam przyczynę niezawarcia umowy. Nie, dobrze, ale to jest kwestia niezawarcia umów, tak? Było zapytanie o rozwiązanie umów. Czy takie zestawienie o rozwiązaniu umów w okresie od... Rozwiązanie były też. O, i to nas było. Interesuje, ale w trybie natychmiastowym. Po monitoringu, bez prowadzenia kontroli. Po monitoringu i... No mam tylko napisane... Znaczy z tego co wiem, to niekiedy to była sytuacja, kiedy nie było monitoringu w ogóle, tylko jakieś tam przesłanki istniały. Natomiast nie zawsze to było po kontroli. Najprawdopodobniej prosił pan o takie informacje. Znaczy nie, tego akurat nie. Ale ja poproszę tą dokumentację, poproszę, bo nam się ta dokumentacja przyda do tego. Natomiast było to tak, Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Arka w lipcu 2016 roku. W toku realizacji umowy z 2017 roku stowarzyszenie dopuściło się trzech naruszeń, z których każdy z osobna stanowi na podstawie też artykułu 15 ust. 1 podstawę dla zleceniobiorcy do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Czyli o to panu chodziło. Tak, tak, tak. Tak. No, po pierwsze, złożenie sprawozdania częściowego za 2015 rok nastąpiło po terminie. Stowarzyszenie powinno złożyć sprawozdanie do 30 stycznia 2016 roku. Zostało złożone 2 lutego 2016 roku. To wszyscy wiemy, że przy składaniu są obowiązujące terminy składania sprawozdań. Stowarzyszenie nie złożyło wyjaśnień w odpowiedzi na wezwanie zleceniodawcy zawierające wątpliwości. Powinno od doręczenia wezwania minęły 2 miesiące. Zaniechanie to należało potraktować jako odmowę poddania się kontroli, o której mowa w paragrafie 15. I po trzecie, wobec niewyjaśnienia wątpliwości, o których mowa powyżej, dotację przekazaną na realizację zadań, których wypalenie stowarzyszenia nie udowodniło, należało uznać za wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem. Także to był jeden przypadek. Rozwiązanie umowy Akademicki Klub Karate. Nie wiem, czy chcecie państwo też uzasadnić. Nie, dobrze, ale jakbyśmy mogli dostać to ile tych tego. Tych przypadków, ile tam było? Więc tak, ten Akademicki Klub Karate, Fundacja Polskich Niewidomych i Słabowidzących Traktat, też jest tutaj z uzasadnieniem. Fundacja 3 i 4. Dobrze, ja poproszę tą dokumentację, my sobie tutaj zrobimy z tego, będziemy wiedzieć mniej więcej jak to wygląda i zastanowimy się co tego. Pani mówiła jeszcze, że było prowadzone, jak zrozumiałem, w tej sprawie jeszcze postępowanie, tak? Czy nie? Bo uzgodnijmy, czy było postępowanie? Jakieś czynności wyjaśniające,
wyjaśniające i zapewne da się notatki służbowe z czynności służbowych gdzieś przedstawić Radzie. To na pewno jest do wykonania. W tej chwili my nie mamy takich dokumentów, natomiast one z całą pewnością są możliwe do zlokalizowania i przedstawienia. Nie wiem, w jakim terminie, bo nie chcę się zobowiązywać za komisji, ale na pewno jeżeli były jakieś czynności, jakieś rozmowy, to na pewno są sporządzone notatki i pewnie da się je gdzieś tam odnaleźć. No w tej chwili nie otrzymałyśmy takich notatek. Dobrze. Kinga. Jeszcze, przepraszam. Kinga. Chciałam tylko dopytać, bo bardzo chciałabym usłyszeć odpowiedź na pytanie, które dotyczy co prawda merytoryki, trochę już od tego odeszliśmy, ale z drugiej strony jest bardzo istotne głównie ze względu na to, o czym mówił Łukasz, czyli też na informacje dla organizacji pozarządowych, jak mają widzieć tę sytuację, bo jeżeli rozwiązanie jest w trybie natychmiastowym i rozumiem, że jest zgodne z umową w tym rozumieniu, w tej interpretacji ministra, to jeżeli ono w głównej swojej części dotyczy, tam jest ta kwota 15 tysięcy, powyżej 15 tysięcy 700 zł, które dotyczy tej właśnie współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, a jak rozumiem, tutaj dwukrotnie to padło, że w ofercie, która była podstawą do umowy, nie ma takiego zobowiązania. Zatem jeżeli minister stwierdził, że nie zostało zrealizowane coś, czego wcale nie było w ofercie, to chciałabym jakby się dowiedzieć, jak to wygląda. Tutaj też przewodniczący prosił o wskazanie w ofercie tego dokładnie punktu. Jeżeli by się okazało, że minister rozwiązuje w trybie natychmiastowym umowę, która ma skutek od tego dnia i od tego dnia też narastają obowiązki organizacji, jednocześnie robi to na podstawie jak już zostało przedstawione, fałszywych ustaleń, znaczy niezgodnych z umową i z ofertą. Jedyną drogą jest tylko ustalenie tego na drodze sądowej. To jest to bardzo niepokojące, więc dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy w opinii ministerstwa, które panie reprezentują, rzeczywiście ten punkt pierwszy jest zasadny, to znaczy czy nastąpiła jakakolwiek niezgodność z ofertą, w tym ja akurat nie widziałam oferty, więc nie mogę tego stwierdzić, ale jak rozumiem, tego w ofercie nie ma. Więc chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda ten punkt w ofercie. I jeszcze tylko dopytać o te cztery przypadki, które pani wskazała, na jaki to jest okres, bo tego nie usłyszałam. Znaczy to jest za okres aktualnego działalności ministra. Pani minister Rafalskiej, bo to za ten okres poprosiłem o zestawienie. To nie jest za poprzedni okres, tylko za ten ostatni okres. Czyli nie realizacji FIO tego... Nie, to by za okres... To się wiązało z tym, że pan minister na Radzie powiedział nam, że prawda, wiele takich rzeczy podpisywał. Okazuje się, że cztery podpisał. No to jest kwestia interpretacji słowa wiele. Nie zawsze była potrzeba rozwiązywania umowy, nawet kiedy były naruszenia, z jakich przyczyn to wynikało. Na przykład naruszenia były stwierdzone już po realizacji zadania. Potrzeba rozwiązywania umowy, znaczy potrzebę rozwiązania umowy organ może stwierdzić wtedy, kiedy mamy do czynienia ze stwierdzeniem jakiegoś stanu niezgodności z umową. W toku realizacji zadania, kiedy jeszcze jakaś tam jest perspektywa, natomiast większość naruszeń umów jest tak naprawdę w praktyce stwierdzana nie w toku realizacji zadania, ale już po. I dlatego te zapewne część pism, które minister miał na myśli, dotyczyła jakichś zwrotów dotacji, które były już dotyczyły czy naruszeń, które następowały, stwierdzenie następowało po wykonaniu umowy i w związku z tym samo rozwiązanie umowy z trybie natychmiastowym nie miało sensu. Natomiast tutaj też ustawa, znaczy umowa nie przewiduje trybu za wypowiedzeniem. Prawda? Jest albo tryb natychmiastowy, albo za porozumieniem. Gdyby był tryb za wypowiedzeniem, można by było ten tryb zastosować. Minister być może by to rozważył,
Albo tak, albo tak. No tak, tylko że tam jest jeszcze ten tryb w paragrafie 22, gdzie ze strony uzgadniają, że se usiądą i będą rozmawiać na ten temat, więc tutaj takiego i sądzę, że nie przez przypadek tą... Przepraszam, tylko ad vocem tutaj, bo ja chciałem tutaj bronić mojego, troszeczkę obronić mojego kolegę współprzewodniczącego Rady ze strony rządowo-samorządowej, bo się czuję związany pewnym koleżeństwem we współprzewodnictwie i proponowałbym jednak, żeby to, co współprzewodniczący Rady mówi na posiedzeniu plenarnym, to nie rozważać na tak zwanej złotej wadze, tak? Bo to oczywiście możemy sobie tutaj pocharcować nad tym, ale to nas daleko nie doprowadzi, dlatego że to nie jest oficjalne oświadczenie, ani oficjalna informacja, ile, co znaczy dużo, co znaczy, ja sobie tak ironizowałem też na ten temat, ale to tylko w tym jednym punkcie, żebyśmy nie szli w ten wątek pod tytułem, że czy to jest bardzo wyjątkowe rozwiązanie, czy nie jest, bo to w późniejszym sporze, etapach sporu nie, prawdopodobnie nie będzie miało dużego znaczenia. Przynajmniej moje wyczucie sytuacji jest takie, co słychać, co druga strona ma do powiedzenia, czyli wykonawca zadania publicznego, że no, już nawet w tej warstwie merytorycznej, pomijając tą procedurę nadzwyczajną, no tutaj już jest dużo argumentów mocnych. Przepraszam za to. Jak zrozumiałe, tylko uzasadnić tą obecność Rzecznika Praw Obywatelskich, bo Rzecznik Praw Obywatelskich podjął tą sprawę z urzędu z tego powodu, że właśnie objął patronatem ten projekt, ale też z tego powodu, że współpracuje od lat z Fundacją Autonomia i że tak czynił, czy się wybrali z tych projektów, więc rzeczywiście taka informacja o tym rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym była po prostu dla nas bardzo niepokojąca i Rzecznik w pierwszej kolejności zwrócił się o wyjaśnienie tej sytuacji do Fundacji Autonomia. Wiem też, że skierował taką prośbę swoją w tej sprawie do Państwa Departamentu. Myślę, że to jeszcze do Państwa nie dotarło, więc może tylko krótko powiem, co tam. Myślę, że jeszcze to nie dotarło do Państwa, bo też Rzecznik teraz był w Europie Ojcowskiej. Natomiast jakby tylko kilka słów może na temat tego, co Rzecznik Praw Obywatelskich w tym stanowisku napisał, ponieważ Rzecznik przede wszystkim jednak zaniepokoił się tym trybem wprowadzonej kontroli i teraz jakby, no szczerze mówiąc, po przeanalizowaniu przepisów i umowy, i ustawy, i regulaminu FIO, i ustawy o finansach publicznych, Rzecznik jakby no, nie dopatrywał się innej podstawy prawnej w tym monitoringu, o którym Panie wspominałyście, niż ustawa o kontroli administracji publicznej, administracji rządowej, przepraszam. Nawet odesłanie do tej ustawy znajduje się w umowie i z tego powodu Rzecznik jakby swoje stanowisko i swoje pytania dotyczące przeprowadzonej kontroli, jednak ocenie Rzecznika kontroli, no właśnie opierał o przepisy umowy i o przepisy ustawy. No także będziecie miały tutaj Panie po prostu szansę, odpisując na to stanowisko Rzecznika, wyjaśnić w takim razie, że Panie widzicie tą podstawę prawną gdzieś indziej. Natomiast jakby no w naszej ocenie, no ja też jestem urzędniką państwową, więc także doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nawet moja obecność na takim spotkaniu musi mieć swoją podstawę prawną i ma. I tak samo jakby obecność urzędników ministerstwa w siedzibie fundacji, z którą to ministerstwo zawarło umowę i żądanie jednak od tej fundacji wyjaśnień, tak, wgląd do dokumentów, nie wiem, sporządzanie jakiejś notatki z tego, to wszystko musi mieć swoją podstawę prawną i musi mieć jakieś odzwierciedlenie w przepisach, a później w jakichś aktach sprawy, które znajdują się w ministerstwie. I Rzecznik też w tym stanowisku zwrócił się o wgląd w te akta sprawy, nazwał je aktami kontroli, dlatego że w naszej ocenie jakby to, co się wydarzyło w Fundacji Autonomia, to była właśnie kontrola. Także no, mam nadzieję, że Rzecznik będzie miał okazję się też z tym zapoznać i ewentualnie jakoś odnieść do tego, czy właśnie, nie wiem, może jest jakaś inna podstawa prawna tych wyjaśnień. I też wydaje mi się, że nie jest tak, że jakby to, że od lat ten monitoring się dzieje, zwalnia Państwa z obowiązku wykazania podstawy prawnej. Czy zgoda fundacji na obecne pracownicy ministerstwa w siedzibie fundacji, no też nie zwalnia Państwa z obowiązku wykazania podstawy prawnej przeprowadzenia takiego monitoringu czy kontroli. I teraz jednym zdaniem tylko co do tego oświadczenia, dlatego że jakby Rzecznik też zajął się tą sprawą nie ze względu nawet na to, czy tej konkretnej fundacji, tylko bardzo ważne było to, o czym mówił tutaj wcześniej przedstawiciel OFOP-u, że to jest sprawa, która jakby jest jakimś tam odzwierciedleniem pewnego trendu, jeżeli chodzi w ogóle o współpracę administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i znowu Rzecznika nie interesuje, jakkolwiek to zabrzmi, tak bardzo dobro organizacji pozarządowych, co przede wszystkim te zadania publiczne, które te organizacje realizują, o których Panie też wspominałyście, czyli jakby Rzecznik interesuje się tą sprawą.
sprawą nie ze względu na to, że jakieś prawa Fundacji Autonomia tu zostały naruszone, tak? Tylko ze względu na to, że Fundacja Autonomia zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć. Rzecznik jest zainteresowany tym, żeby w Polsce dobrze się przeciwdziałało przemocy ze względu na płeć. Jeżeli nie robi tego administracja publiczna, dlatego że częściowo te zadania powierza organizacjom pozarządowym, z tego powodu rzecznikowi zależy na tym, żeby te zadania były po prostu realizowane dobrze. I jakby to jest po prostu bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że tego rodzaju rozwiązywanie umowy ze skutkiem natychmiastowym, dzień po monitoringu, którego podstawy prawnej nie znamy, czyli jakby nie wiemy za bardzo, jak on powinien przebiegać, no to po prostu wpływa nie tylko jakby na sytuację w organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim na w ogóle stan przestrzegania praw człowieka w Polsce, na stan realizacji zadań publicznych, które są powierzone organizacjom pozarządowym. No i też jest tak, że tak jak pani mówiła, oświadczeniem woli oczywiście z rozwiązaniem umowy ze skutkiem natychmiastowym, to też dla nas nie było właśnie jasne, jak wygląda jakby tryb rozwiązywania tej umowy, dlatego że znalazłam też na portalu zresztą NGO.pl taką wypowiedź, już nie pamiętam, którego dyrektora departamentu, ale Departamentu Pożytku Publicznego, że ten tryb wygląda w ten sposób, że państwo wydajecie decyzję administracyjną, to znaczy przeprowadzacie postępowanie administracyjne, w efekcie wydajecie decyzję administracyjną i jakby wchodzicie w tą ścieżkę administracyjną. I jakby z orzecznictwa w tej chwili wynika, że właściwie no, w różne ścieżki, że tak powiem, organizacje decydują się wejść. Niektóre wchodzą na tą drogę sądową, która na pewno nie jest zamknięta. Niektóre kwestionują na drodze właśnie postępowania administracyjnego, jeżeli państwo wydajecie po prostu decyzję administracyjną na podstawie ustawy o finansach publicznych. I jakby nie wiem, w jaką ścieżkę tutaj państwo wchodzicie, wydawało mi się, że w tą administracyjną, teraz rozumiem, że nie, że od razu tą cywilną prawą i okej, no jakby możecie to robić, rzeczywiście ta sprawa może toczyć się w sądzie i potrwać parę lat. Natomiast skoro to rozwiązanie umowy nie jest decyzją administracyjną, tylko świadczenie, no to jakby z naszej perspektywy no w każdej chwili to świadczenie woli może zostać zmienione, tak? I jak to, zwłaszcza że o czym też rzecznik pisał w swoim stanowisku, no ten tryb kontroli, jakiej podstawy prawnej by tu nie było, no pozostawia wiele do życzenia, dlatego że nas jako urzędników państwowych wiążą też w ogóle różnego rodzaju przepisy ogólne, co do tego, w jaki sposób my w ogóle procedujemy, podejmujemy różne decyzje i jakby umożliwienie wypowiedzenia się jednostce kontrolowanej, mimo wszystko kontrolowanej, to jest jakaś taka jedna z podstawowych zupełnie zasad i państwo też sięgnęliście od razu po taki środek najdalej idący, tak, rozwiązanie umowy. Nie zażądaliście zwrotu dotacji w tej kwocie, co do której mieliście wątpliwości, tylko zażądaliście od razu zwrotu całej dotacji i zwrotu, no tak, ale rozwiązanie umowy na cały kolejny rok też, tak, rozumiem, projekt będzie kontynuowany w roku 2017, a jakby no są te środki po prostu mniej, są te środki, które nie idą aż tak daleko i jakby w tym stanowisku rzecznika znajduje się też właśnie taka krytyka tego, w jaki sposób no państwo w ogóle współpracowaliście z fundacją, to znaczy, że nie umożliwiliście w ogóle odniesienia się do tych zarzutów i nie próbowaliście rozwiązać tego sporu polubownie, tylko od razu rozwiązaliście umowę ze skutkiem natychmiastowym. Także jakby podsumowując to, wszystkie te uwagi, które mówiłam, znajdują się w stanowisku rzecznika. My oczywiście zwróciliśmy się do państwa właśnie również o udostępnienie tych akt, na podstawie których państwo podjęliście decyzję o rozwiązaniu umowy ze skutkiem natychmiastowym. No myślę, że mogliście zobowiązać, że tą korespondencję będziemy przesyłać do wiadomości Rady Działalności Pożytku Publicznego, skoro państwo też jesteście tą sprawą zainteresowani. A jakby jeżeli chodzi o takie oczekiwania względem Rady, no to jak rozumiem, no, państwa rola jest taka, że możecie właśnie wydawać jakieś stanowiska czy opinie dotyczące spraw takich relacji pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Wydaje mi się, że to jest po prostu to, czego mówiliście państwo na dzisiaj. Znaczy nasza rola też jest tutaj pewnej formy mediacji pomiędzy administracją a sytuacją. Raz nam się udaje, raz nam się nie udaje. No, mam nadzieję, że tym razem również nam się uda rozstrzygnąć w interesie organizacji to i minister nie będzie tak uparcie stał na swoim stanowisku. Jednak zmiękczymy trochę to stanowisko i pójdziemy w drogę taką, żeby jednak cofnąć to oświadczenie, bo to oświadczenie może być cofnięte w każdej chwili. Dopóki sprawa nie trafiła do sądu, oświadczenie o rozwiązaniu umowy może być cofnięte. Ja chciałabym jeszcze odnieść się do tego, co mówiła pani o tych dróg. Są dwie różne kwestie, mianowicie kwestia rozwiązania umowy i kwestia dochodzenia zwrotu dotacji. My rozwiązując umowę, zobowiązani byliśmy oszacować jakoś kwotę dotacji podlegającej zwrotowi, natomiast to nie jest decyzja administracyjna w tym przedmiocie. Decyzja administracyjna może zostać wydana w sytuacji, kiedy
organizacja nie zwróci środków, my weszczniemy postępowanie administracyjne w przedmiocie zobowiązania do zwrotu tych środków, wtedy organizacja będzie mogła przedkładać wszelkie oświadczenia jako strona postępowania, oświadczenia, dowody na temat tego, żeby nam wskazać, czy, no, żeby udowodnić to, czy taka rzeczywiście jest kwota. Jeżeli ta kwota jest kwestionowana, to organizacja będzie musiała się, znaczy będzie miała prawo odnieść się do tego, wyrazić swoje zastrzeżenia, przedstawić swoje stanowisko, organ będzie musiał je rozważyć i również uzasadnienie do decyzji. Być może ta kwota zostanie w ten sposób zweryfikowana do zwrotu, prawda? Natomiast jakby czymś innym jest to rozwiązanie umowy, gdzie po prostu na mocy samej umowy ta kwota do zwrotu musiała być jakaś tam wskazana, jeżeli pewne czynności pociągnęły za sobą koszty lub miały pociągnąć za sobą koszty lub okazało się, mogła być jakaś oszczędność, tak, bo miał być wynagrodzenie osoby, a ta osoba jednak nie brała udziału w czynnościach, no to to jest dotacja podlegająca zwrotowi. Ja nie mówię teraz, mówmy szczegółowo, in abstrakcie. Tak? Od czego to zależy, że Państwo wykonujecie umowę, czy wszczynacie postępowanie? To nie jest alternatywa. To nie jest alternatywa. Późniejszym etapie może nastąpić wydanie decyzji, jeżeli organizacja nie zwraci środków. Tak, organizacja nie zwraca i Państwo wszczynacie postępowanie. Tak. Natomiast może się zdarzyć, że rozwiązania umowy nie ma, a zwrot dotacji jest, tak? No jeżeli na przykład stwierdzamy rozbieżność między stanem faktycznym a umową już po realizacji zadania i z tej rozbieżności, bo nie z każdej rozbieżności wynika dotacja podlegająca zwrotowi. Prawda? Są zapewne też takie sytuacje, kiedy nie ma dotacji podlegającej zwrotowi, ale znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić, że są pewne naruszenia, które nie pociągają za sobą dotacji podlegającej zwrotowi, tak? A jednocześnie mogą być podstawą. Nie chcę w tej chwili wymyślać, panie, ale to jest jedna rzecz. To wynika ze sprawozdania. Natomiast może się też zdarzyć, że jest rozwiązana umowa i nie ma dotacji, tak, podlegającej zwrotowi i nie ma decyzji. A mogą być też te sytuacje równocześnie. Tak, tak, to są dwa odrębne porządki. Dobrze, pan Krzysztof. Ja bym sobie tu pozwolił na taki komentarz, ponieważ tutaj kilka, również z pani strony padł taki apel o nieemocjonalną dyskusję i tak dalej. Ja pragnę podkreślić, że pan Witold Zakrzewski jako przewodniczący tego zespołu rady i członkowie rady tu obecni, których już mamy znacznie więcej niż na początku naszego posiedzenia, prawda, bo jeszcze tu doszliście panowie, ksiądz Słowik również. To, że tu jesteśmy, to jest z naszej strony nic innego jak akt dobrej woli. I proszę to tak traktować. Dlatego, że ustawodawca zapisał nam pomoc, miała pani rację, rozstrzyganie sporów między administracją publiczną a organizacjami. Ustawodawca nie wyłączył z tego zapisu ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, tylko nie ma takiego wyłączenia. W związku z tym ustawodawca, my jesteśmy zarazem organem doradczym tego ministra. W związku z tym nasza rola jest trochę dwoista tutaj, co też trzeba powiedzieć i wymaga zapewne taktu dyplomacji trochę i tak dalej, ale my w ogóle nie musimy tu nic robić. To żeby to było jasne od samego początku. My tu koledzy, którzy, bo akurat koleżanek członki rady chyba nie ma między nami, koledzy członkowie rady, którzy są tu obecni i poświęcają swój czas i poświęcają, że się tak wyrażę, swoje możliwości intelektualne na to, żeby coś tu pomóc uradzić razem, to robią to naprawdę z dobrej woli w ramach swoich wolontarystycznych, nie wiem jak to mówić, nie chcę tu ględzić, ale chcę powiedzieć, że to jest po prostu, proszę to też tak traktować. Chcę też pani powiedzieć, jeszcze, jeśli pani pozwoli, że z całym szacunkiem, ale to nie jest, tylko bym był uprzejmy, znaczy byłbym rad, gdyby to zostało zaprotokołowane, znaczy tu już notatki są sporządzone z posiedzenia zespołu, a nie protokoły, to robi pani Anna Moskwa-Wysokińska. To nie jest do pani uwaga, ale wydaje mi się, że byłoby stosowne, gdyby, jeżeli mamy do czynienia ze spotkaniem, w którym, tak jak powiedziałem, kilku członków rady, a każdy z nas ma swoją pracę jeszcze jakąś oprócz siedzenia tutaj do wykonania. No, ja nie chcę wszystkich wymieniać z funkcji, ale proszę przyjąć do wiadomości, że
to są wszystko osoby, które są bardzo aktywne w życiu zawodowym i społecznym. Również osoby zaproszone na to posiedzenie oczywiście, a przepraszam, nie chcę tutaj tych kategorii prowadzić, ale to jest ważne, co chcę powiedzieć. No to może byłoby dobrze, gdyby departament zechciał wydelegować tutaj nam kogoś, kto będzie w stanie na przykład odpowiedzieć na wszystkie pytania. Nie mówiąc o tym, że być może coś jest, albo przepraszam jeszcze raz, ja rozumiem pani sytuację, to nie jest do pani uwaga, ale dlatego proszę o umieszczenie tego w notatce, bo wydaje mi się to trochę niestosowne, że ministerstwo na, powtarzam jeszcze raz, akt dobrej woli z naszej strony odpowiada w taki sposób, że my sobie tu możemy oczywiście porozmawiać o wszystkim, ale nie możemy się niczego, albo wielu rzeczy nie możemy się do końca dowiedzieć. Tak? To tyle, taka uwaga, przepraszam przewodniczącego za ten komentarz, ale to być może jeszcze inni członkowie rady chcą zabrać głos. Ja mam jeszcze jedno pytanie do pani. Czy panie sobie wyobrażają taką sytuację, że organizacja mówi, że nie zwraca pieniędzy, zwraca się do sądu o zabezpieczenie tych środków do czasu zakończenia sporu sądowego, który może trwać 5, 6, 7 lat dowolnie dzisiaj. I państwo tych pieniędzy nie zobaczycie. Co więcej, sąd może wydać zabezpieczenie takie, że odsetek jeszcze nie naliczycie do tego. Czy państwo sobie wyobrażacie taką sytuację? Bo ja sobie wyobrażam, że fundacja wystąpi o takie zabezpieczenie do sądu tych środków. Bo na tej zasadzie no, państwo trochę ograniczyliście pracę organizacji w sensie realizacji projektu, a z drugiej strony no, nakładacie na organizację jakieś tam obowiązki. Organizacja broniąc się może po prostu pójść w takim kierunku. Traci na tym skarb państwa, finanse publiczne. Wyjaśnię raz jeszcze, że kwestia dotacji podlegającej do zwrotu, podlegającej zwrotowi, to jest odrębna kwestia od kwestii dotacji na rok przyszły. To są dwie różne rzeczy, prawda? I jedna rzecz to jest dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, co zostało tutaj oszacowane w tym oświadczeniu, że w takiej wysokości. Być może ta wysokość powinna zostać zweryfikowana i być może, jeżeli dojdzie do postępowania administracyjnego, to postępowanie administracyjne pozwoli zweryfikować tę kwotę. Może nie wiem. Nie chcę antycypować, bo ja nie mam, no, jeżeli będzie postępowanie administracyjne, to ono będzie oparte na jakichś tam dowodach, doświadczenia osobowe również. To jest jedna sprawa. Drugą rzeczą to są sprawy, które nie należy ze sobą, znaczy one są ze sobą powiązane w tym sensie, że jednym oświadczeniem zostały ujęte, tak, ten obowiązek zwrotu i samo rozwiązanie umowy. Natomiast odrębną rzeczą jest kwestia dotacji na rok 2017. Fakt, że umowy w tej chwili nie ma, oznacza, że nie ma podstawy prawnej dla dotacji za rok 2017. Nie, no to rozumiem. To są dwie odrębne rzeczy i jedna kwestia to jest kwestia cywilnoprawna, czy to rozwiązanie umowy było słuszne, czy niesłuszne, a druga kwestia to kwestia administracyjno-prawna, czy tam to te kwestie, które wiązały się być może z koniecznością zwrotu dotacji, bo tak jak wspomniałam, może być dotacja, która jest do zwrotu, a nie ma podstaw do a nie jest rozwiązywana umowa i może być sytuacja, kiedy nie ma lub ta kwota dotacji do zwrotu jest inna, mniejsza, a umowa jest rozwiązana. Także to są dwie kwestie powiązane, ale jednak odrębne. Dobrze. Ja przepraszam, bo... Nie, ale tutaj ale tutaj jeszcze pan był. Tak. Nie byłem od początku, pociąg mi się spóźnił półtorej godziny, to wiadomo, zima, więc nie jestem tak od początku zorientowany o jakiego typu tam, powiedzmy, jakieś tam przekroczenia związane z tą umową chodzi, ale z tego, co się zorientowałem, tu już tą umowę sobie przejrzałem, wydaje mi się tak, z tego, co rozumiem, minister zgodnie tam z tym paragrafem 15 jest tam zapis, że może w trybie jakby tam natychmiastowym powiedzmy rozwiązać tę umowę i tak dalej. Jest tutaj też ten paragraf 22, który mówi, że strony mogą poluwownie pewne rzeczy załatwić. Jest tam też paragraf dotyczący kontroli, jaką może minister przeprowadzić, ministerstwo, które podpisało tutaj tę umowę.
Natomiast jak rozumiem, to tutaj jako takiej kontroli nie było, tylko jakiś monitoring, prawda? Ale bo ja rozumiem, że tak, kontrola jak jest, to pisze jakiś tam protokół, powiedzmy, pewnych zdarzeń i tak dalej, i do tego się powinna druga strona ustosunkować. A ja tutaj może rozumiem stronę ministerstwa, że jeżeli ono jeżeli do ministerstwa dotarły jakieś tam informacje, może nawet gdzieś tam na piśmie i tak dalej, że tam są, że były jakieś tam przekroczenia i tak dalej, no to minister może podjął tą decyzję tak ad hoc, ale może zbyt pochopnie, bo jak tu rozumiem, pani prezes tłumaczyła, że tam oni się nie zgadzają, fundacja się nie zgadza z pewnymi ustaleniami, twierdząc, że to jakieś tam są fałszywe pogłoski, czy jakieś fałszywe powody, no to myślę, że warto by było po prostu, korzystając z tego 22 paragrafu, z tej możliwości polubownego jakiegoś załatwienia spraw między stronami, jakoś skonfrontować te rzeczy i przyjąć do wiadomości jakieś wyjaśnienia, czy nie przyjąć do wiadomości, no ale uważam, że w jakiś taki sposób powinno się to rozstrzygnąć, bo nie rozumiem, że można na podstawie jakiejś informacji jednej strony nagle zrywać umowę i tak. Także uważam, że tu powinno się skorzystać właśnie z takiej możliwości jeszcze jakichś negocjacji. Bo powiem, każde stowarzyszenie czy taka fundacja, ja sam też działam w tym, no to takie zabranie jakichś tam pieniędzy z takiej fundacji, gdzie tu rzeczywiście się robi często bokami i własnym sumptem wiele rzeczy, no to kładzie na łopatki wiele spraw w tej działalności społecznej. Dlatego myślę, że warto by się tutaj pochylić nad tym i próbować dojść do jakiegoś konsensusu. I, no jeżeli były rzeczywiście jakieś tam wykroczenia czy coś, no to ja rozumiem, no nie ma szans obrony, ale jeżeli tutaj pani prezes czy tam zarząd fundacji i tak dalej twierdzą, że są były pewne ustalenia jakieś tam bezpodstawne, no to myślę, że to jest do wyjaśnienia wszystko. Dziękuję. Dobrze, ja mam jedno pytanie do pani z Fundacji Batorego, bo państwo realizowaliście ewentualnie podobny projekt z tą fundacją. Czy takie same problemy państwo mieliście z tą fundacją? Nie mieliśmy żadnych problemów przy realizacji, bo wszystkie zadania były wykonywane terminowo, zgodnie z harmonogramem. Również wydatkowanie środków było, wszystkie koszty były przedstawione nam, były kwalifikowalne i zgodne z merytorycznymi działaniami, które były przeprowadzone. Natomiast na co chcę zwrócić uwagę też jako przedstawicielka organizacji grantodawczej, to dokładnie na ten tryb, ponieważ my stosujemy narzędzie, którym jest monitoring i narzędzie, którym jest sprawozdanie. I mogę powiedzieć jako osoba również doświadczona tak w przeprowadzaniu korzystania z tego typu procedury, no jesteśmy zaniepokojeni tym trybem, w jaki sposób ten monitoring, nazwijmy to monitoringiem, już nie odwołując się do tego pojęcia kontroli, które jest w umowie, to biorąc pod uwagę ogólnie przyjęte standardy, no fakt, że karta monitoringu nie została przedstawiona organizacji, tak jak na przykład w naszym programie jest robione, że organizacja ma 10 dni na ustosunkowanie się. Poza tym w takiej karcie monitoringu znajdują się zazwyczaj zalecenia, bądź jest zwrócona uwaga na zaistniałe nieprawidłowości czy modyfikacje. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na słowo modyfikacje, gdyż naszym zdaniem rzeczy, na które zwrócono uwagę organizacji, mają charakter modyfikacji, gdyż nie zmieniają rezultatów, czyli nie, bezpośrednio nie zagrażają rezultatom projektu założonym we wniosku. Więc takie zalecenia czy proponowany plan naprawczy jest dobrą wolą ze strony grantodawcy i tak naprawdę buduje ten klimat współpracy partnerskiej, bo chyba o nią tak naprawdę chodzi. Dlatego jesteśmy tutaj zaniepokojeni tym, w jakiej sytuacji została wystawiona organizacja, gdyż karta monitoringu została przedstawiona organizacji ponad 2 tygodnie, czy prawie 2 tygodnie, 9 dni po tym, jak umowa została już rozwiązana na podstawie rzekomo procedury, której ten monitoring był częścią, więc
To tak jakby komunikując stanowisko Fundacji Batorego jako organizacji, która w podobnej roli występowała jak ministerstwo, no dziwi nas ten tryb zarówno przeprowadzenia tego monitoringu, jak i później oparcie się na nim w podjęciu takiej nagłej decyzji. I tak jak mówię, należy naszym zdaniem rozróżniać modyfikacje działań od nieprawidłowości, naruszeń, które rzeczywiście mogły być taką podstawą do rozwiązania umowy. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na narzędzie, które jest sprawozdanie, że z tego co wiem, organizacja nie dostała tej szansy, ponieważ nie miała szansy sprawozdawania się za sprowadzone działań, również finansowo. Termin chyba jest, mija z końcem stycznia i wydaje mi się, że to narzędzie jest, jakby daje drugiej stronie prawo do podważenia czy uznania części kosztów za niekwalifikowane. Natomiast to rozwiązanie umowy może być kolejnym krokiem. To tyle, jeśli chodzi o nasze uwagę na temat standardów i współpracy z organizacją, którą jeszcze raz powtarzam, oceniam jako bardzo dobrą i jakby bardzo wysoko oceniamy merytorycznie wszystkie działania, które zostały przeprowadzone, jak również to jakby obszar działania, którym zajmuje się organizacja, czyli przeciwdziałania przemocy ze względu na różne przesłanki. Dobrze, Łukasz. Ja chciałbym powrócić do dwóch wątków, jednego merytorycznego, drugiego finansowego, bo pani mecenas powiedziała, że to są dwie odrębne sprawy, jedna dotyczy tego okresu, który, znaczy powiązane jednakże tam wyliczenie tego, co zostało zrealizowane, zwroty środków oraz przyszłości, to rzeczywiście są dwie odrębne co do sposobu ich wyliczenia, ale z drugiej strony trzeba pamiętać jednak, że zadanie publiczne nie dzieje się w próżni, jest jednak całościowo określone. I z tego punktu widzenia my jednak chciałem podnieść tą sprawę w trosce o realizację zadania publicznego i w trosce też o dobro partnera, który realizuje zadanie publiczne. Ważne jest, w jaki sposób to zadanie jest zakończane bądź przerywane, także w trosce odbiorców w środowisku, w którym ono jest prowadzone. I my także z punktu takiego podejścia będziemy tą sprawę jako organizacja, Federacja Organizacji Pozarządowe jakoś obserwować, podejmować czy komentować, bo tu jakby stronami nie tylko są strony umowy, ale także środowisko odbiorcy i także merytoryczne działania, które w ramach tego zadania były prowadzone i to nam się wydaje bardzo ważne. I ostatni i to mnie prowadzi do ostatniej konkluzji. Ja tego nie sprawdzałem teraz, ale pamiętam, jakoś próbowałem się zapoznać z podstawami zwrotu dotacji w związku z ustawą o finansach publicznych i wydaje mi się, że tam są dość rygorystyczne przesłanki, które mówią kiedy i na jakiej podstawie ten zwrot i zadanie publiczne i właśnie w trosce o realizację zadania publicznego może dochodzić do zwrotu. I mam taką uprzejmą prośbę, aby też sam departament przygotował, jeśli mogę prosić tu jako gość zaproszony, taką analizę, czy rzeczywiście te przesłanki z ustawy o finansach publicznych zostały spełnione. No tutaj w trosce samą realizację zadania publicznego i powierzenia tego zadania publicznego. Raz jeszcze dziękuję panu przewodniczącemu za zaproszenie i gościnę. Dobrze, Piotr. Dobrze. Nie, ale pan Łukasz jeszcze nie wychodzi. Nie, skończył na razie. Tak. Tak jak wspomniałam, co kwestii zwrotu dotacji, tego czy w jakiej kwocie, to ewentualnie postępowanie administracyjne, jakaś wcześniejsza antycypacja byłaby też z naszej strony pewną nierzetelnością, jeżeli rzeczywiście dojdzie do konieczności wszczęcia postępowania administracyjnego, to tam w toku tego postępowania administracyjnego będą badane jeszcze raz te przesłanki. Ale co do tego, czy nie mamy wątpliwości, bo Państwo rozwiązaliście umowę, więc Państwo już zobowiązaliście do zwrotu fundację, tak? Co do tego, czy... Znaczy nie, Proszę Państwa, tu jest przewodniczący, pan Zakrzewski, który prowadzi tę uwagę. Ale można, proszę Państwa. Nie, to nie jest tak. Tutaj jest rozwiązanie w trybie cywilnym
poprzez oświadczenie rozwiązanie umowy i wezwanie fundacji do zwrotu kwoty dotacji, która według ministerstwa jest konieczna do zwrotu. I teraz ministerstwo oczekuje, ja wyobrażam sobie to tak, że ministerstwo oczekuje, co zrobi fundacja. Jeżeli fundacja pójdzie do sądu, no to mamy 2-3 lata na to, że ministerstwo nic nie zrobi. Nie, no fundacja nie zwróci dotacji. Nie, no nie zwróci, ale nie. Ministerstwo, nie, ale nie, nie, to będzie tak. Że, nie, ale jeżeli fundacja zdecyduje się do sądu, to jeżeli ja bym podejmował decyzję, to po pierwsze wystąpiłbym do sądu i złożyłbym zabezpieczenie na tą kwotę. Ale jeszcze nie, no o nieprawidłowe rozwiązanie umowy i żądanie zwrotu pieniędzy z tego tytułu. I w trybie cywilnym i w trybie cywilnym zabezpieczyłbym tą kwotę i ministerstwo może sobie robić każde postępowanie administracyjne przy takim zabezpieczeniu. Nic nie zrobi w tej sprawie. I to będzie taka metodologia czekania na tego. A nie chodzi o to, dlatego że tutaj mamy tryb 20, paragrafu 22, który pozwala na rozstrzygnięcie tego konfliktu, który powstał. Ale dobrze, idźmy kawałek dalej, powiem później, co Rada i zespół zrobi, ale Piotrze, proszę. Znaczy, chciałem właśnie do tego zmierzać, jakie będą ustalenia naszego spotkania. Jak za chwilę. Nie wiem, rekomendacja czy stanowisko zespołu. Reprezentuje w Unii Metropolii 12 polskich miast, które działają na podstawie tych samych przepisów co Ministerstwo Pracy i my z tego typu sytuacjami, czyli podpisywanie dotacji, no, mierzymy się na co dzień, także rozwiązywanie umów i żądanie zwrotu dotacji. I szczerze powiem, jako dyrektor wydziału w Urzędzie Miasta Lublin, ani w swoim wydziale, ani w żadnym z wydziałów, z którymi ja współpracuję, ani nie jest mi znane w żadnym z tych 12 miast, które mam przyjemność tutaj reprezentować, taka sytuacja, w której byłaby podjęta tak arbitralna decyzja na podstawie oczywiście tej umowy, my ten sam wzór umowy stosujemy i mamy te same paragrafy, czy mieliśmy, bo to jest stary wzór umowy. I no, nie znam prezydenta miasta, który w ten sposób by podjął decyzję na podstawie no, takich przesłanek. Oczywiście przychylam się do tej interpretacji pani mecenas, że rzeczywiście pan minister ma prawo tutaj złożyć takie oświadczenie woli, że on w swoim władztwie stwierdza, nawet jeśli te przesłanki są nieprawdziwe, tak jak podnosi pani prezes, ale on ma takie prawo, żeby tutaj stwierdzić, że a ja rozwiązuję umowę i co mi zrobicie. Chociaż dla przyszłości współpracy w ogóle administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jest to bardzo niepokojąca sytuacja, bo to jednak przez te wszystkie lata to Ministerstwo Pracy, to Departament Pożytku był tym organem, który szczególnie na nas, na samorządzie, wymuszał pewne standardy, kreował pewne standardy, wskazywał standardy współpracy z organizacjami pozarządowymi. To od Departamentu mieliśmy się uczyć, w jaki sposób, oględnie mówiąc, cywilizowany współpracować z organizacjami pozarządowymi. I jeśli to są te nowe standardy, które stosujemy to samo prawo, które mamy sobie przyjmować, no to myślę, że jest jakaś potrzebna większa dyskusja pomiędzy rządem i samorządem na temat tego, jak ta współpraca z organizacjami ma wyglądać i na jakich... Na czym ona ma być oparta, bo ja mówię, powtarzam to, ja sobie nie wyobrażam takich decyzji w tych miastach, które reprezentuję. Dobrze, ktoś jeszcze w tej sprawie? A, pani prezes. Ja bardzo potrzebuję odpowiedzi na dwa pytania. Jedno to jest, ale to już właściwie poniekąd została udzielona ta odpowiedź przez pana Piotra, czyli rozumiem, że jest tak, że minister może rozwiązać umowę z jakimkolwiek podmiotem, nawet jeżeli umowa, jakby podstawą rozwiązania nie jest jakikolwiek element, czy nie jest element umowy. Czyli myśmy nie podjęły zobowiązania X, a minister może rozwiązać tą umowę, podając za powód to, że myśmy tego zobowiązania nie zrealizowały. Czyli, że można z kim zerwać umowę, nawet jeżeli coś nie stanowiło przedmiotu. Przepraszam panią, że ja się wtrącę, ale żeby uniknąć jakiejś długiej dyskusji. Jest to czynność cywilnoprawna,
ona jest z punktu widzenia państwa wadliwa. Dlatego, że została podjęta na podstawie z państwa punktu widzenia przesłanek materialnych, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. W związku z czym po to jest kontrola sądowa, żeby można było takie akty prawa cywilnego. Natomiast takie rozwiązanie, takie oświadczenie woli jest skuteczne. Ono może być nieprawidłowe, ale jest skuteczne. I to jest, to było moje pytanie. Przepraszam. Niewątpliwie jest skuteczne, tak? Znaczy, co do prawidłowości, ja oczywiście Państwo mają inny pogląd, natomiast tutaj papa raz, że on w żadnym wypadku nie jest nieskuteczny. Nie jest. I drugie, jest drugie, drugie pytanie, bo Pani powiedziała o tym, że przez to, że minister rozwiązał tą umowę, to zdjął zobowiązania zarówno z siebie, jak i z fundacji. Do dalszego procedowania. Jednym ze zobowiązań fundacji, ale też postrzegam to jako prawo, jest przygotowanie sprawozdania ze zrealizowanych działań. I moje pytanie brzmi, czy minister przyjmie sprawozdanie, które zostanie sporządzone ze zadań, które zostały zrealizowane i sfinansowane ze środków publicznych, czy też minister tego sprawozdania nie przyjmie, ponieważ nie ma tego rodzaju zobowiązania ze strony fundacji. I w jakim trybie przyjmie, skoro umowa jest zerwana? Do 30 stycznia realizowali je zgodnie z umową, tak? I na pewno za ten okres to sprawozdanie, znaczy ta dotacja powinna być rozliczona. Wykazana sposób wydatkowania i sprawozdanie jest tutaj odpowiednim instrumentem, dlatego i będzie normalnie badane, tak jak sprawozdanie za ten okres, w którym umowa była realizowana, prawda? Brak tego sprawozdania wręcz będzie powodował, że no, Państwo nie wykażą, że Państwo realizowali zadanie w tym zakresie, w którym nie Państwo zrealizowali, co do którego nie mamy zastrzeżeń, bo my mieliśmy za to rozumieć, że organ powziął wątpliwości do części treści umowy, a nie do całości. Ale nie wezwał nas do sporządzenia sprawozdania w trybie innym niż jest przewidziany w umowie, a umowa została rozwiązana. Przepraszam, do kiedy w takim wypadku Pani Metra, to znaczy tak no, dla mnie, do kiedy organizacja ma czas na złożenie tego sprawozdania? Tak, ja musiałabym sięgnąć... Od 9 grudnia 30 dni? 30 dni. Od 9 grudnia 30 dni? Ale z czego to wynika? Sprawozdanie z realizacji do chwili rozwiązania umowy. Obowiązkiem jest robienie... Oczywiście, że tak. No, czyli tu pisze było. Sprawozdanie należy, jakąś część umowy Pani realizowała jako fundacja. Nie, ale pytanie jest, w jakim trybie teraz fundacja ma przygotować sprawozdanie? Bo jeżeli w trybie umowy, według której było realizowane zadanie, miało być realizowane do 30 listopada 2017, czyli termin sprawozdania to jest 30 stycznia, a roczne? Do 30 stycznia jestem. No ja oczywiście wiem, że do 30, proszę Państwa. Jeśli można Pani przygotować. Ale można. 8 stycznia minął termin. Dobrze, proszę Państwa, ale weźmy sobie pod uwagę to. Obowiązki sprawozdawcze zleceniobiorcy, paragraf 11, mówi jasno o tym, że to jest w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Składa sprawozdanie częściowe do dnia 30 stycznia 2017, to jest punkt drugi. I ostateczne to sprawozdanie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. Tylko Państwo, rozwiązując tą umowę, zwolniliście organizację z tego, bo nie ma tej umowy. No. Nie ma klauzuli. Nie, no nie ma klauzuli, proszę Panią. No, no właśnie. No, ale, ale to jest cywilnoprawna kwestia. Ale rozwiązaliście w trybie cywilnoprawnym umowę cywilnoprawną. Proszę Pana, niech Pan nie doradza organizacji źle, prawda? Bo jeżeli organizacja do 30 prawo... Ale ja proszę Panią nie doradzam i proszę mi nie zwracać uwagi. No tak, nie, bo dlatego, to, że zwolniliśmy. Są przepisy, które zobowiązują do jednak sprawozdania się z wykorzystanej dotacji, tak? Niezależnie od tej umowy przepisów. I jeżeli Pan doradza w tej chwili organizacji, to Pan organizacji doradza źle, bo organizacja... Ale ja niczego nie doradzam. Tylko żeby złożyć sprawozdanie z tej części zadania, która została zrealizowana, bo ile nam wiadomo, to znaczna część zadania
prawdopodobnie zrealizowana została, tak? I w interesie organizacji jest złożenie, rozliczenie tego, co zostało wykonane, aby uniknąć konsekwencji w postaci uznania całości dotacji za wykorzystanie niezgodnie. Ale było pytanie pani prezes. Chyba nie nastąpiło, bo chyba nie nastąpiło. Ale pytanie było pani prezes, w trybie jakim? Pani mówi o umowie, przeczytałem paragraf, a pani teraz mówi o ustawie o finansach publicznych. To są zupełnie dwa odrębne tryby tego wszystkiego. I pani mówi, że ja źle doradzam organizacji. Jeżeli organizacja miałaby zgodnie na podstawie tej rozwiązanej umowy, nie, bo nie ma tej umowy, ona nie obowiązuje. W trybie ustawy o finansach publicznych, tak. Jeżeli można, rozwiązanie umowy tym się różni od odstąpienia umowy, że tutaj nie jest uznana za niebyłą. Nie jest umowa uznana za niebyłą. Tylko twierdzimy, że od tego momentu nie realizujemy jej dalej na przyszłość. Natomiast w interesie organizacji oczywiście sytuacja nie jest. Sprawozdanie musi być. Ale w trybie ustawy o finansach publicznych. Tak, jest to, żeby złożyć do 30. Na 30 dni po realizacji zadania. Ale no i właśnie to jest moje pytanie. To jest 8 stycznia. Dzisiaj jest 11. Znaczy, jeśli chodzi o rozwiązanie umowy, ja chciałabym tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz. Rozwiązanie umowy zostało dokonane z dniem 8 grudnia bodajże. 9 grudnia. Natomiast dla Państwa rodzi skutki od momentu, kiedy Państwo je otrzymali. Nie też przecież, więc na pewno nie od 8 grudnia. A kiedy to Państwo otrzymaliście? Przecież 14. Dzisiaj mamy 11. Macie Państwo 3 dni na złożenie sprawozdania. Co do tego, to ja musiałam jeszcze wracać do mówienia spokojnie, żeby Państwo prowadzić co do tego terminu, moim zdaniem raczej to będzie do 30 stycznia. Tak, ale to dwa oddzielne sprawozdania, bo jakby jedno sprawozdanie zostało w kampanii do 30 stycznia, a drugim to sprawozdanie końcowe o 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego. I jakby pytanie jest po prostu takie, czy skoro umowa jest rozwiązana, to oznacza, że jest to zakończenie realizacji zadania publicznego? Będzie jedno sprawozdanie. Nie ma dwóch sprawozdań, nie ma sprawozdania częściowe. Tak naprawdę to będzie jedno sprawozdanie. Tak, i znaczy moje pytanie też o to sprawozdanie, no jest w interesie organizacji, żebyśmy nie doszli do sytuacji, w której organizacja nie składa sprawozdania i to dla Państwa, dla ministra będzie jakimś tam pretekstem do ukarania organizacji. To nie jest pretekst, znaczy my nie szukamy takiego pretekstu, okay. Nam nie chodzi o to, żeby organizacja zwracała się potem i tego nie, nawet minister nie żądał, prawda? A natomiast organizacja zadeklarowała, że to sprawozdanie złoży. My to sprawozdanie będziemy zapewne weryfikować, tak jak weryfikujemy każde sprawozdanie i organizacja na pewno będzie w stanie wykazać realizację znacznej części zadania i w tym zakresie wykazać pewnie zostanie uznana za wykonaną prawidłowo, no, ale to sprawozdanie będzie badane, prawda? Jeszcze nie zostało rozumiem złożone, nie zostało zbadane, co do terminu jakoś tam się skontaktujemy, żebyśmy mieli uzgodnienie, czy Państwo papier na piśmie, do którego dnia my oczekujemy za to sprawozdanie. A kiedy mogę się spodziewać takiej odpowiedzi? Bo ja powiem tak, że my jesteśmy w trakcie przygotowywania tego sprawozdania i ze względu na sprawę, którą się teraz zajmujemy oraz naprawdę taką obfitość merytoryczną tego projektu, przygotowujemy je bardzo precyzyjnie. I ma olbrzymie dla mnie znaczenie, czy mamy na to jeszcze 3 dni, czy mamy na to jeszcze 15 dni. No właśnie. To pytanie zostało mi zadane po raz pierwszy na tej sali i ja po prostu byłabym nierzetelna zawodowo, gdybym udzieliła informacji od ręki, nie zaglądając do przepisów po prostu mogłabym Państwa wprowadzić w błąd, a tego bym bardzo nie chciała. Dlatego się pytam o to, kiedy mogę się spodziewać odpowiedzi, bo... Dobrze. Ja mam jeszcze jedno pytanie a propos tego rozwiązania umowy, dlatego że tutaj mamy w punkcie pierwszym tego, że w terminie 15 dni od dnia rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym jest kwestia zwrotu tej kwoty 18 900. Rozumiem, że Państwo dostaliście to 14 grudnia, 15 dni to już minęło, czyli rozumiem, że... Może oznaczać, że zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, jakby to nie zostało wszczęte. I decyzja Również strona, ja rozumiem, że prawdopodobnie też ma tyle
sprawozdanie, które Państwo przygotowują, też będzie dosyć istotne. Nie może być wydana decyzja, jeżeli my nie będziemy mieli pełnego obrazu. Rozumiem, że sprawozdanie pozwoli nam mieć szerszy obraz, bo nie wyobrażam sobie wydania decyzji administracyjnej przed chociażby przejrzeniem tego sprawozdania, prawda? Bo jeżeli organizacja nie złożyła sprawozdania, czego, no ale, to by było niekorzystne dla organizacji, ale my wiemy, że organizacja jest złożona. Ale mi tutaj, wie pani, kompletnie nie kleją się terminy. Tutaj jest 15 dni, później jest kwestia odsetek od tego i tak dalej. A sprawozdanie, organizacja ma 30 dni na złożenie tego sprawozdania. I teraz... To, o czym mówi, przepraszam pana, ustawa o porządku publicznym, że wszystkie zadania zlecone, powierzone są zawsze 30 dni na sprawozdanie. To nas wszystkich obowiązuje. Wszystkie organizacje, ale 30 dni na złożenie sprawozdania. Ale mi się terminy, proszę panią, przy rozliczaniu organizacji, bo panie mówią, że jak panie dostaną sprawozdanie, to dopiero państwo podejmiecie decyzję co do... Ale w tej decyzji trzeba będzie określić kwotę. No ale tutaj, nie, wie pani, tutaj określono kwotę zwrotu. Narzucono, określono 18900 do zwrotu kwota. Z tej dotacji z 2016 roku do zwrotu w ciągu 15 dni i po 15 dniach naliczamy odsetki od tej kwoty. Nie ma nic mowy o tym, że dopiero po rozliczeniu tego będziemy, prawda, toczyć, czy to jest ta kwota, czy inna. No tak, tutaj jest wyraźnie... Jest zastrzeżenie, że... To może sprawozdanie będzie przyjęte pozytywnie, i ta kwota zostanie naliczona. ...do weryfikacji w dniu rozwiązania umowy, to ta kwota może zostać oszacowana inaczej, prawda? I to zostało, organizacja została o tym pouczona w rozwiązaniu umowy, więc oczywiście... No tak, no ale to przy rozliczeniu. No dobrze. Dobrze, jak ja widzę to... Tak. Chcielibyśmy, żeby, ponieważ po raz pierwszy w gronie takiego ciała doradczego spotykamy się, proszę nie traktować nas tu jako urzędników, ponieważ ja muszę Państwu powiedzieć, że sama pracuję w organizacjach i sama ubiegam się też o dotacje. Ponadto w samorządzie powiatowym przez 10 lat zajmowałam się organizacjami. Nie jest to dla mnie obce. Ja nie jestem tu urzędnikiem ministerstwa, który nie chce współpracować. I proszę zrozumieć, że ja tu bardzo cenię, co pani robi jako ta fundacja i pani projekt. Natomiast czy przyszłabym ja, czy inna koleżanka, czy ci, którzy byli na monitoringu, powiedzieliby to samo. Więc proszę zrozumieć, że na pewno nie przyszedłby pan sam minister, bo nie dysponuję aż takim czasem w tym momencie. Natomiast każdy z pracowników Departamentu Porządku Publicznego przekazałby taką samą informację. Myślę, że pani mecenas wszystkie wyczerpujące informacje udzieliła. Natomiast jeśli mamy kontakt do pani i na bieżąco będziemy rozmawiać co do tego sprawozdania, więc naprawdę jesteśmy otwarci na wszelką współpracę, wszelkie działania. Jest to trudny przypadek. Ja podjęłam tu pracę dopiero w nowym roku. Dostałam i pewnie będziemy cały czas ze sobą współpracować. I myślę, że to ciało doradcze wypracuje jakieś stanowisko, będzie notowane z tego spotkania i nie możemy przesądzać, że nagle ministerstwo i Departament Pożytku Publicznego nie chce współpracować czy po prostu przeszkadza. To, co pan powiedział, że ja też uczyłam się standardów, jakie przekazywało ministerstwo i Departament Pożytku Publicznego, więc chcemy po prostu być otwarci na wszelką współpracę i ja bardzo cenię Państwa ten czas tutaj, bo każdy, to co Pan powiedział, z Państwa pełni jakąś funkcję, wykonuje swoje zadania. Również my też wykonujemy zadania i chcemy je wykonać dobrze i żebyśmy z tego spotkania rozstali się z takim pozytywnym nastawieniem na współpracę w 2017 roku. Tu będziemy analizować. To na pewno pani najszybciej nie chcemy pani w błąd wprowadzać. Dla mnie było zawsze oczywistą sprawą, że jeśli jest realizacja zadania publicznego, jest ona skrupulatnie rozliczana. Nie zdarzyło mi się
pracując w samorządzie powiatowym, żeby rozwiązać taką umowę, ale miałam różne kontrole i naprawdę do drobiazgów w różnych dziedzinach życia, do drobiazgów, czy RIO, czy Najwyższa Izba Kontroli. To nie jest, to są środki publiczne i też proszę zrozumieć tutaj to uzasadnienie pana ministra. Więc naprawdę jesteśmy bardzo otwarci na wszelką pomoc dla organizacji pozarządowych. No może sprawozdanie będzie dobrze przyjęte. Natomiast sprawą jest oczywistą, że były pieniądze, jest realizacja i za ten okres, za który po prostu było to działanie realizowane, trzeba stworzyć sprawozdanie, jest to sprawą oczywistą. Natomiast co do tej kwoty, która tam jest, to co pani mecenas powiedziała, że jeśli wykaże pani inne po prostu, udokumentuje pani, to być może, że ta kwota, nie wiem, zmniejszy się, bo trudno mi jest na pamięć mówić, bo to była dosyć bardzo duża kwota do dyspozycji, więc to nie jest mała kwota. A wiecie państwo, ze środków publicznych jesteśmy wszyscy rozliczani i też trzeba zrozumieć tutaj rolę ministra i departamentu. Mamy dużo, dużo tych spraw, więc natomiast szkoda, że taki przypadek rzeczy akurat nie będzie pani realizować tego dwuletniego cyklu zadań. Znaczy, czy nie będzie pani realizować, to nie wiemy, dlatego że jeżeli pani pójdzie do sądu, nie, wygra sprawę, to będzie realizować zadanie. Więc to jest pytanie, ile stracimy. Nie będzie realizować to, co. Tak, niekoniecznie realizować zadanie zlecone przez ministra, natomiast to, co sobie fundacja. Ja się spotkałem z takim rozstrzygnięciem rzecznika finansów publicznych w jednym przypadku tam z mojego kolegi, że rzecznik finansów publicznych uznał winnym tego kolegę w jakichś tam środkach, ale odstąpił od ukarania. Dobrze, proszę państwa, bo czas ucieka, za chwilę będziemy mieli następny zespół tutaj, tak biegnie czas. Dobrze, ja państwu dziękuję za spotkanie na dzień dzisiejszy. Zobaczymy, co dalej zdecyduje Rada i członkowie Rady w tej sprawie. Zostaniecie państwo poinformowani. Teraz bym poprosił, żeby zostali tylko członkowie Rady na te 5 minut. Musimy sobie przedyskutować. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego dobrego życzymy w nowym roku i dobrej współpracy. Zobaczymy, tam prosić po Trzy minuty. Na ten adres, z którego wysyłałem do pani doktor. I będziemy w kontakcie, bo ja na pewno z panią się spotkam w tej sprawie i porozmawiamy. Nie, no to nie samo finansujące własne środki, jeżeli będą na to środki. Czy można jeszcze? Ale to załatwiamy na własnym. Tak, w razie czego, bo zostaje znajomość. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. To ja sobie nie.
podarowane wszystko. To jest sekundę. Bardzo w praktyce. Dziękuję bardzo. Znaczy ja widzę to tak, żeby tego nie zamykać na tą chwilę. Próbować dalej mediować, żeby... Bardzo tak. Dlaczego? Znaczy, no bo to cóż, no zamkniemy. No, jeżeli byśmy chcieli podjąć jakąś, że tak powiem, możemy jedynie podjąć uchwałę jaką? Wzywającą refleksję. Nie, to znaczy ja bym spróbował się zapoznać z całą tą dokumentacją. Z tego co oni mówią, jakaś więcej jest. Ale to są notatki z monitoringu, czyli tam pojechali do tych dwóch szkół i stwierdzili, nie, nie, tam nie ma. No nie, to ja tak zrozumiałem, no, to nie ma. Znaczy ja bym tego nie zamknął, spróbował dalej mediować, żeby coś minister odstąpił od takich jakichś drastycznych kroków, które podjął, bo to jest dziwne, bo wizerunkowo to kiepsko wygląda. No, jak ustawiam, jakby mi tutaj pan Piotr na przykład tak rozwiązał. Znaczy ta procedura, którą oni stosują, ona jest jak najbardziej poprawna, tylko jakby nagłość rozwiązania tej umowy jest niezrozumiała, bo my w mieście Lublin na przykład... Chodzi o to, że ja coś sobie wyobrażam, że mam, nie wiem, nazwijmy to monitoring, przyjeżdża do mnie ktoś, coś sprawdza, po czym mi pisze albo dzwoni i mówi, słuchajcie, to, o co tu chodzi, wyjaśnijcie to, bo my tu mamy... Wzywa do złożenia sprawozdania. Ja składam właśnie... Być może. Ja składam i wtedy mówię, sorry, to niestety jest, w naszej ocenie jest to złamanie umowy, to związuję, do widzenia. Okej, okay, nieprawda. Ale ja miałem... Tutaj jest sytuacja bardzo prosta, tutaj tak naprawdę podstawy do rozwiązania, to znaczy pod względem formalno-prawnym miał prawo, skorzystał, zrobił, tak? Tylko pytanie tak naprawdę, gdzie leży ten pies pogrzebany, tak? Bo to nie sądzę, żeby dlatego, że monitoring zrobił, to rozwiązał umowę. Ja pytam, bo to dotyczyło, jak ona mówi, jak pani prezes mówi, że to 15 grup, a dotyczyło dwóch grup, no to można wycofać koszty kwalifikowane z tych dwóch grup, bo one się nie nadają. Te grupy po prostu nie spełniły... Dobrze, ale ja też poprosiłem Witolda, żebyśmy się mogli jeszcze spotkać tutaj właśnie po to, żeby wymienić też posiadane informacje, to już tylko dla naszego też jakoś pożytku, tak? Bo ja powiem, jakie ja mam informacje, zresztą to są informacje dostarczone przez tą fundację, mianowicie miałem informacje takie, że inna jakaś organizacja oraz portal internetowy, który się nazywa pięknie Polonia Christiana, napisała na swoim portalu o tej organizacji, że mieszając prawdę z fałszem, że się tak wyrażę. Tak? No, nie, jak ktoś ma ochotę, to tam te materiały przesłał. Między innymi to można to sobie obejrzeć. Tak. To są takie oparte trochę na faktach, a później rozwijanie na podstawie tych faktów różnych insynuacji o charakterze ideologicznym. Okay? I to jest bardzo istotne. O charakterze ideologicznym. Po czym ja tylko się opieram na następstwie faktów. Nie znam faktów jakby od kuchni, tylko mówię, jak to było. Więc ta publikacja się okazała 27 listopada.
wysłanie tego tak zwanego monitoringu to jest niewątpliwie, to nie jest tak, że monitoring moim zdaniem po to został wysłany, żeby można było rozwiązać tą umowę. W ten sposób bym to widział. Wszystko na to wskazuje, bo inaczej trudno sobie wytłumaczyć, że monitoring jest 8 grudnia, a 9 grudnia jest umowa rozwiązywana. To świadczy już... Nie było przyzwoitości, żeby nie działał. Nie, ale to... Nawet nie zdążyłem odpowiedzieć na to. Ale, no. Okej. Okay. Tu są dla mnie, ja powiem to... przepraszam, mówię to jakby z politycznego punktu widzenia w kontekście też funkcjonowania Rady Działalności Pożytku Publicznego. To dotyczy nas wszystkich. To jest dla mnie niepokojące podwójnie. Raz jest niepokojące ze względu na tą procedurę, o czym już rozmawialiśmy, ale to, co mnie jeszcze bardziej niepokoi, to jest to, że wystarczy, że się pokaże gdzieś na jakimś portalu internetowym jakaś insynuacja, być może w towarzystwie innych insynuacji i innych skarg, bo sobie to są czyste hipotezy. Wyobrażam sobie, że jakiś lokalny polityk czy ktoś taki coś tam potrzebną, tak, gdzieś coś ten i już nasz minister, bo tak się o nie chce wyrazić, nasz minister reaguje w taki sposób. To jest punkt, który nam powinien dać do zastanowienia, ponieważ jutro albo pojutrze każda z naszych organizacji może, wszystko jedno, jaki ma teraz status, może paść ofiarą, wszystko i to mówię z całą świadomością, wszystko jedno, czy to jest organizacja niepodległościowa, prawicowo ustawiona, czy lewicowo, czy tak, czy owak, to nie ma żadnego znaczenia. Po prostu wystarczy, że się nagromadzi taka suma czynników pod tytułem gdzieś jakaś publikacja, jakieś potrzeby polityczne i wysyłają, rozumiecie, do kogoś monitoring, a potem rozwiązują umowę. Okay? To jest problem, który ja, przepraszam, że ja tak mówię z serca i niedyplomatycznie, To jest coś, co mnie napawa obawą o to, co się może jeszcze wydarzyć. Tak? Jeżeli to jest organizacja oczywiście jakaś wielka, czy mająca, to trochę inaczej wygląda. Ale solidarność, jak rozumiem, obowiązuje nas wszystkich. Dla mnie z czego wynika tak. Po pierwsze, że myśmy powinni pamiętać o tym wszystkim. Jak pracujemy w Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Ja też o tym muszę pamiętać i ja o tym już z ministrem rozmawiałem i jeszcze właśnie w tym kontekście rozmawiałem, że jeżeli nawet on ma jakieś swoje polityczne nie wiem, no, poglądy, czy uważa, że trzeba jakąś akcję podjąć, no to takie podejmowanie akcji źle wpływa na autorytet jego, na autorytet nasz, rady i tak dalej. Tak po prostu nie można robić. I tyle. Ja chciałem tyle powiedzieć, bo nie chcę się tutaj do spraw proceduralnych, tylko ja ten ja w tym aspekcie. Mam pytanie, czy macie jakąś wiedzę na temat powiązań tej fundacji, bo ja jej w ogóle nie znam, z Tyglem w organizacji na Szpitalnej? Nie. Nie wiem. To znaczy, to jest organizacja z Krakowa w ogóle, to nie jest warszawska organizacja. To jest organizacja ja tą organizację znam, bo to jest organizacja z Krakowa, funkcjonująca od... Nie wiem, z 10 lat, tak zakładam. To nie jest warszawski. Ale ja jeszcze może... Do czego zmierzam? Ja chciałem zwrócić uwagę na inną rzecz, że jeżeli się to działo właśnie, jak mówicie, w listopadzie, czy początkiem grudnia, to dla mnie jest to pokłosie albo jakiś ruch, powiedzmy, w kontekście listopadowych sensacji medialnych związanych ze związaniem zadań ustawowych. Nie, to jest taki ruch trochę w kierunku takich, żeby te wszystkie organizacje, które się mają jakiekolwiek związki z równością płci, ideologią, żeby jakoś tam... Tak, żeby robić. Nie patrząc w ogóle na to, jak tego, dlatego ja tutaj zadawałem pytanie o tą ofertę, bo w tej ofercie nie ma zobowiązania co do menu, a oni walą w uzasadnieniu, że tam było zobowiązanie. A tam nie było zobowiązanie, tylko że oni stworzą koalicję organizacji, które będą coś tam robić przeciw. Nie, przepraszam, bo jeszcze to muszę uzupełnić tego informację. Ta koalicja już była przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. To nie jest tak, że oni umieli na nowo wytworzyć.
i po zmianie ministra ta koalicja przestała funkcjonować. Tak? I, natomiast jeszcze coś chciałem tylko podnieść, taką kwestię. Jak Państwo może, tam jest lista rankingowa organizacji w PO-FIO, więc oni w tym swoim zakresie działania byli chyba na czwartym miejscu od góry. Bardzo wysoko oceniony projekt. Jeden z najwyżej ocenionych projektów i przypominam, że ta ocena projektów miała miejsce po zmianie rządu. A nie przed zmianą rządu. Już skończyłem, dziękuję. Znaczy ja właśnie chciałem się odnieść do pana, bo jakby kwestia, nie chodzi jakby tam w kwestie światopoglądowe, tak w tym wypadku nie zdarzyłem tego, co nam się nam podoba, ta fundacja, czy tam nie. Natomiast kwestia, to byśmy mówili, dlatego ja się dopytywałem, kwestia procedury i to co pan powiedział, to może dotknąć każdego i czy to dotyczy ministerstwa, czy właśnie samorządu, czy gdzieś tam. Po prostu to jest takie trochę nie fair. No, przychodzi kontrola po to, właściwie kontrola, która od razu na drugi dzień właściwie wypowiada umowę bez żadnej ceny. To jakby ktoś podpisał tą umowę z tą fundacją, z tego ministerstwa, więc się ministerstwo do tego zobowiązało. No, jeżeli ma pretensje, to nie ma pretensji do urzędnika, który zarekomendował i podpisał tą umowę, a nie do tej fundacji, no bo ona się jakoś tam realizowała i realizowała z tego, co rozumiem, zgodnie z zapisami oferty, zgodnie z zapisami umowy. Czyli nie, no zrobiono więc monitoring po to, żeby po prostu mieć pretekst. Bo ja tak, jakby w sytuacji, no to tylko po to wysłano tam kontrolę, co zresztą Krzysztof powiedział, mnie bardzo dziwi to, że nie przychodzą merytoryczni urzędnicy, dlatego że no, pytania do osoby, która w ogóle się tym nie zajmowała, to są pytania no, do ściany. Tak? No nie ma się co dziwić, bo co by nam mogli tu opowiedzieć, tak? Że dostali polityczne zlecenie na wykonanie monitoringu, mieliby nam opowiedzieć, no to... Oni wykonali swoje, znaczy no. Według mnie wykonali dobre swoje czynności, biorąc pod uwagę tę kartę... Nie, by mogli więcej powiedzieć niż powinni. Ja mam jeszcze jedną uwagę, bo gdzieś tu padało kilka razy to odwoływanie się do literalnych zapisów umowy i oczywiście to jest ważne, bo powiedzmy umowa jest jednym z kluczowych dokumentów, ale proszę pamiętać, że zazwyczaj, nie sprawdziłem w tej umowie, ale zazwyczaj w umowie się zaznacza, że integralną część umowy stanowi wniosek i tu przed chwilą padło, że pewne zobowiązania w ofercie były w umowie, więc to, że w umowie coś nie powtórzono, a w ofercie było, to też obowiązuje. No i druga kwestia, którą tutaj gdzieś w konfrontacji z tą panią prawniczką podejmowaliście, to znaczy rozbieżności powiedzmy zapisów umowy i zapisów ustawowych. No to też trzeba pamiętać, że nawet jeżeli ministerstwo sformułuje i narzuci umowę złą, czyli niezgodną z ustawą, no to ustawa jest pierwszoplanowa i nadal obowiązuje. Więc dlatego tutaj powiedzmy mogło się tak podziać, że my jako partnerzy, jako organizacje nie mamy pola manewru i dyskusji, że ten czy inny zapis jest niewłaściwy, bo nam raczej narzucają treść umowy. No ale realizując tę umowę, to jednak ustawę wypada czytać i zastanawiać się, czy to jest możliwe do zrealizowania. Znaczy ja bym zrobił w takim razie tak, nie zamykał tej sprawy na tą chwilę. Zobaczył, do czego dojdzie pomiędzy organizacją a departamentem, przyjrzał się tej dokumentacji i ich rozliczeniu, zobaczył, co zrobi Rzecznik Praw Obywatelskich, dlatego że jednak wystąpił do ministerstwa, może więcej dostanie niż my. Bo ja próbowałem wyciągnąć cokolwiek, żadnej dokumentacji nie dostałem. Tą dokumentację, którą dostałem, to różnymi tam kanałami wydobywałem fragmentarycznie, żeby mieć cokolwiek, żeby zobaczyć to. I spróbować zespół zrobić jeszcze powiedzmy w lutym i porozmawiać, tak? Do lutego jeszcze się nic nie wydarzy. No koniec lutego, tak? Ale no zobaczyć, kiedy tam coś się wydarzy, tak? Ale przyjrzeć się tej dokumentacji, która jest rzeczywiście w departamencie, tak? Jako takim z tego wszystkiego. Czy tam są notatki służbowe, czy coś, zobaczyć, co tam było opisane, żeby zobaczyć, prawda, jak oni do tego podchodzili, tak? Bo z tego będzie wynikało, powiedzmy, jakiś tryb myślenia tego, no bo to, że to jest, prawda, na zasadzie taki, no bo chcemy rozwiązać akurat z tą organizacją, a nie inną, jest jakieś tam polecenie polityczne, że należy to zrobić, no to nie należy wątpić, dlatego że no taka jest tendencja, no taki mamy klimat, trudno, tak? Ale obawiam się, że
to otworzy furtkę do robienia tego samego w każdej innej organizacji. Przyjdą następni i zrobią kolejnym, tak? Bo będzie precedens. Tak? I my powinniśmy, nie dlatego, że prawda, nam się podoba, nie podoba i tak dalej, tylko dlatego, że to daje precedens do tego, żeby zrobić w innym kroku to samo. Ja myślę, że tu jakieś tam wyjście z tej sytuacji jest, bo nie wiedziałem dokładnie, bo tu trochę spóźniłem się przez ten pociąg, ale tu rozmawiałem jeszcze tam na korytarzu z tą panią mecenas i z tą panią z departamentu i się dopytywałem, o co tu chodzi, bo ja rozumiem, że jeżeli jest jakiś przekręt, wyprowadzono jakieś pieniądze niezgodnie z tym, no to okej, to kurczę, każdy by miał prawo nawet na drugi dzień rozwiązać, że tak powiem, umowę, ale tu okazuje się, że tu nie ma takich rzeczy. To są jakieś takie strasznie błahe sprawy, że... Tutaj jest zwykłe podejście. Nie, no akurat, prawda, tęczowo się pokazało i trzeba coś z tym zrobić. No i mówię, i to akurat jedna organizacja i jeden portal po prostu, mówiąc delikatnie, nadał sprawę, żeby to zrobić. No i to może być taki precedens, tu się zgadzam z panem kolegą, że to może być taki precedens, że to się może powtarzać w innych miejscach. Nie, no ja się boję, że to będzie otwarty precedens do każdych kroków dalszych w każdym tego. Ale teraz jakby pan proponuje, żeby zostało to otwarte, natomiast pytanie, czy na przykład, jakie mogą być rozwiązania, czy na przykład, że minister się wycofał z tej decyzji. Znaczy próbować trzeba będzie mediować z ministrem, żeby jednak w jakiś sposób wycofał się z tej decyzji, tak? Tylko, że to nie jest krok taki, żeby zrobić tego, bo na razie minister stoi twardo na stanowisku, mamy takie, a nie inne stanowisko. Tak. Tak. Dobrze, Piotr. Jeszcze mógłbym się na chwilę odnieść do tej umowy, nie? Bo ja tam czytałem kwestia tej kontroli, prawda? Tak, bo zaraz będzie zespół. Więc słuchajcie panowie, kontrola, a monitoring to jest różnica. Tam jest są zapisy takie, że ten zleceniodawca, czyli ministerstwo, może wytypować jakieś osoby do kontroli, ale kontrola ma też swoje jakby... A to nie było kontroli, w ogóle nie było kontroli. Dlatego nie było kontroli, żeby nie trzeba było tych zasad stosować. Kontrolę można zrobić, ale kontrolę trzeba zawiadomić. Nie, ale tutaj monitoring... Ale proponuję w umowie nic o monitoring. Ja przychylam się do twojego stanowiska, że nie rozwiążemy tej sytuacji, czy nie wskażemy rozwiązania tutaj dzisiaj. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jednak może powinniśmy jako zespół przyjąć jakieś stanowisko mówiące o tym, że z uwagi na zaistniałą sytuację występujemy, nie wiem, z prośbą, sugestią do ministra o przygotowanie jasnych wytycznych dotyczących procedur monitoringowo-kontrolnych prowadzonych przez Departament Pożytku. Poczekaj, proszę mi skończyć. W moim mieście, w którym ja pracuję, nie ma takiej możliwości, żeby jakikolwiek urzędnik poszedł na jakikolwiek monitoring, bo tak sobie zaplanował. To wszystko jest opisane w zarządzeniu prezydenta. I tam padają słowa monitoring, kontrola, weryfikacja. My rozróżniamy różne stopnie na przykład kontroli. I to wszystko jest opisane i ma swoje konsekwencje. Dobrze, ale to co mówiła pani zbiora rzecznika. Tak, to co zwracała uwagę pani mecenas z biura rzecznika, nie? Nie wiem, nauczką dla ministra i dla nas jako rady z tej sytuacji może być to, że ministerstwo powinno mieć jasne procedury dotyczące kontroli i nie robić samowolki jakiejś, bo ktoś sobie postanowił, że zrobimy coś, co nazwę dzisiaj monitoringiem. Przecież Agata to... Jak jest zgłoszone przestępstwo, to prokurator musi wydać nakaz. Tak. Ja przepraszam, ja mam pytanie trochę formalne. W jakim my jesteśmy miejscu formalnie? Bo jako rada mamy prawo mediować. Ale żeby mediować, to trzeba chyba mieć wniosek o to, któryś ze stron. Mamy. To jest autonomia. Tak, autonomia. W papierach nie znalazłem, tylko wiem, że będziemy się zajmować. Nie, wpłynęło na ostatnim posiedzeniu Rady ten wniosek, to pismo było. No dobra, czyli jak jest już ten formalny wniosek, to my jesteśmy w procesie mediacji. Tak, my rozpoczęliśmy w dniu dzisiejszym proces mediacji, nazwijmy to tak.
I zobaczymy, co z tego wynika, dlatego że na razie zbieramy informacje, tak? One są takie po dzisiejszym spotkaniu, jakie są. Rozbieżne. Tak, rozbieżne. No trzeba sięgnąć po jakieś tam tego. Wiemy, co więcej, wiemy, że w tej sprawie wszczął swoje postępowanie Rzecznik Praw Obywatelskich, tak? On w trybie swoim tam jakimś rozpoczął. Na to według mnie nie możemy się powoływać. Nie, nie, na to nie, ale... My jesteśmy mediatorzy, a nie... źródło informacji. Jak źródło informacji, tak. Witold, ja przepraszam, bo to jest tak. Nie nazywamy tego mediacją, nazywamy to pomocą w rozstrzygnięciu sporu, jak na zewnątrz będziemy stosować. Unikajmy dwuznaczności. To jest termin ustawowy, to po pierwsze. Po drugie, szkopuł jest w tym, że nie ma żadnych przepisów wykonawczych do tego postanowienia ustawowego. Nie ma nic. Jest to zapisane tylko w ustawie lakonicznie. Na tym koniec. Tak. W związku z, nie, tylko ja to chciałem się mówić. W związku z tym mamy z jednej strony dużą swobodę postępowania, ale z drugiej strony, czekajcie, dajcie mi powiedzieć, z drugiej strony musimy uważać, żeby się nie nadzieć na jakąś taką rafę polegającą na tym, że kwestionujemy samego siebie również jako organ doradczy działający przy ministrze. Tu jest dosyć delikatna sytuacja. I to, co Witold proponuje, to są moim zdaniem bardzo spokojne, rozważne kroki. Nie za pierwsze, ustalamy, że dalej ten proces trwa, nie został zakończony, został rozpoczęty. Po drugie, czekamy na różne dodatkowe informacje. Czekamy też na reakcję ministra na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich, bo minister jest zobowiązany na to odpowiedzieć, tak? Więc moim zdaniem to jest w ogóle taki etap, który musimy odczekać, bo bardzo jest możliwe. Na razie nie zajmować stanowiska. Na razie żadnego, moim zdaniem, i spokojnie czekać na to wszystko, co się będzie działo, ale nie czekać, w sensie odkładamy tą sprawę. I druga rzecz, jak jestem przy głosie, to jeśli przewodniczący pozwoli. To znaczy, ja tutaj generalnie się z panem Piotrem Porosiem byłbym zgodził, ale w trybie warunkowym mocno, co do ustalania zasad i tak dalej. Być może się to da kiedyś zrobić, natomiast na razie to ja bym doradził organizacjom, żeby na jakiś temat, jak usłyszą coś o jakimś monitoringu, to żeby uprzejmie odpowiadały, że tego nie ma w umowie. Tak. I to jest pierwsze, co bym zrobił, dlatego że to, my nie będziemy musieli wtedy o nic się martwić, to już ministerstwo się wtedy zacznie martwić, jeżeli za każdym razem, a tak proponuję dać takie zalecenie, że za każdym razem organizacja winna, w cudzysłowie mówię, winna, niewinna, pewna swoich racji, czy niepewna swoich racji, powiem, my nic nie wiemy o żadnym monitoringu. My mamy w umowie zapisany tryb kontroli. Jeśli państwo chcecie do nas wysłać kontrolę, to proszę uprzejmie zgodnie z tym trybem. Natomiast nie zgadzamy się na przyjmowanie żadnych wysłanników, żadnych rozmów poza tym trybem. Ja bym po prostu w tym kierunku teraz poszedł. Na tą chwilę tak. Dlaczego? Dlatego, że... Krzysztof, przepraszam. No proszę. Dlatego, że pamiętajmy, że no, za chwilę nastąpią dosyć radykalne zmiany w tym wszystkim. Ministerstwo nie będzie tutaj tym organem, który ten, bo ten tryb będzie w ciągu tam marzec, kwiecień załatwiony i będzie pozamiatane to wszystko i to wszystko przejdzie po coś, co ma powstać. Więc tutaj bardziej w kierunku organizacji powinniśmy dać taki sygnał, żeby właśnie, no mówiąc kolokwialnie, mówiły monitorującym, idźcie na drzewo, a nie do nas, tak? Bo ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś do mnie zadzwonił i powiedział, że za pół godziny tego bym powiedział człowieku. Spadaj, ja nie mam czasu. Znaczy, że pracownicy z Warszawy pojechali do Krakowa. Do Krakowa? Tak, i zadzwonili godzinę przed swoim przybyciem, że chcą robić monitoring. A te kobiety, przepraszam, bo już my, zamiast im powiedzieć, panowie, to nie wiedzieli, że mogą odmówić. Tak. No właśnie, no, to dziękujemy bardzo, ale nie mamy czasu. Czy też szkoda, że nie ma już dyrektora Kątkiewicza, bo on by... To jest kwestia oceny. Dwa, trzy miesiące temu miałem z nim rozmowę na temat, jeszcze bez tej sytuacji, na temat rozwiązywania umów przez departament. Dobra, jak panowie. To wygląda. Nie, ale tutaj no. Powiedziała bardzo dobrze pani z biura rzecznika, że ona doszukała się zapisów, które są na stronie pożytek.gov.pl i to nie jest tak, nie, jak... Ona mówiła o NGO.pl i mówiła o wywiadzie bodajże dyrektor Kostelki. No, no, więc to jest tak. Dobra, panowie, bo za chwilę drugi zespół, Małgosia Sinica nas zamorduje. I tego, i będziemy tego. Dobra, będziemy to trwałe, zobaczymy, roześlę wam informacje. A tych, którzy nie byli, to przypominam, że sprawę dotyczącą
Stowarzyszenia Forum Obywatelskich i Samorządowych skierowaliśmy do Rady Pożytku Publicznego Województwa Śląskiego, żeby oni się tym zajęli i przysłali nam informację. Jak oni nic nie zrobią lokalnie, to wtedy będziemy... Bo to jest samorządowa rzecz, więc nie wiem, czy będziemy tutaj... Gdzie jest ten drugi też? Tu. Tak.